Raz. Raz, dwa, raz, dwa. Pani Kasiu, będzie pani w kadrze? Tak delikatnie rzucać, bo jak włączą, to... Szanowni Państwo, otwieram 27. sesję Rady Powiatu Hajnowskiego. Witam serdecznie na sesji pana starostę Andrzeja Skiepkę. Witam serdecznie panią wicestarostę Joannę Kojło. Witam serdecznie powiatowego inspektora sanitarnego panią Julitę Gierasimiuk. Witam serdecznie panią dyrektor powiatowego centrum pomocy rodzinie panią Jolantę Prosinowską. Witam. Witam serdecznie dyrektora SPZOS w Hajnówce, pana Grzegorza Tomaszuka. Witam serdecznie pana Mikołaja Janowskiego, radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego. Witam serdecznie pana Eugeniusza Kowalskiego, prezesa lokalnej grupy działania. Bardzo serdecznie witam naczelników Wydziału Starostwa Powiatowego w Hajnówce. Witam wszystkich państwa radnych. Witam wszystkich pozostałych gości. Oraz bardzo serdecznie witam mieszkańców powiatu hajnowskiego, którzy oglądają sesję za pomocą internetu i przekazu telewizji kablowej. Tak jak wcześniej powiedziałem, nasze obrady oczywiście są transmitowane na żywo i udostępniane jest to na stronie internetowej powiatu hajnowskiego. Na podstawie listy obecności stwierdzam, iż w sesji dzisiejszej uczestniczy 16 radnych, jeden radny jest nieobecny, 16 radnych stanowi kworum, więc wszystkie dzisiejsze uchwały, które podejmiemy, będą uchwałami prawomocnymi. Szanowni Państwo, zanim przejdę do przedstawiania porządku obrad, w tym miesiącu pożegnaliśmy wieloletniego dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Białowieży, świętej pamięci Mikołaja Golonko. W związku z powyższym chciałbym prosić wszystkich Państwa, abyśmy uczcili jego pamięć minutą ciszy. Bardzo proszę o powstanie.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu drugiego porządku obrad, a mianowicie przedstawienie porządku obrad i jego uchwalenie. Państwo otrzymaliście porządek obrad, ale są wnioski o rozszerzenie porządku obrad. Pierwszy wniosek jest Zarządu Powiatu Hajnowskiego, więc bardzo proszę pana starostę o zabranie głosu i przedstawienie wniosku. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w imieniu Zarządu Powiatu proszę szanownych radnych o uzupełnienie porządku obrad dzisiejszej sesji, o przyjęcie uchwały związanej z przeznaczeniem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku. Natomiast, panie przewodniczący, od razu przejdę do też uchwał, które na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zarząd również się zajmował i też przyjął na dzisiejszą sesję, ale o szczegółach chyba już powie pan przewodniczący. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I tak jak wcześniej wspominałem, są też, pan starosta wspomniał, są wnioski Komisji Skarg, wniosków i petycji o uzupełnienie porządku obrad w punkcie 12. Bardzo proszę pana przewodniczącego Piotra Rybaka o przedstawienie tych uchwał. Panie przewodniczący, panie starosto, szanowni radni. Wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o uzupełnienie porządku obrad 27 sesji Rady Powiatu w dniu 23 czerwca 2022 roku. Zgodnie z paragrafem 18 ustęp 6 punkt 2 w związku z paragrafem 25 ustęp 1 punkt 7 Statutu Powiatu Hajnowskiego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zgłasza wniosek o uzupełnienie porządku obrad 27 sesji Rady Powiatu o przyjęcie uchwał. Pierwsza uchwała w sprawie przekazania skargi według właściwości, to jest skarga na panią wicestarostę. Drugą uchwałę w sprawie przekazania skargi według właściwości, skarga na pracowników Wydziału Geodezji. I trzecia skarga, uchwała w sprawie skargi na bezczynność Zarządu Powiatu Hajnowskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś inne wnioski do porządku obrad? Nie widzę, w związku z tym w tej chwili przegłosujemy wszystkie wnioski o rozszerzenie porządku obrad. Rozpoczynamy od wniosku Zarządu Powiatu Hajnowskiego. Uchwała w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2022 roku. Kto jest za przyjęciem wniosku zarządu, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Pan Gierasimek nie oddał głosu. 16 radnych jest za. Wniosek został przyjęty. Przechodzimy do wniosków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Pierwsza skarga, przekazanie skargi według właściwości, o której mówił pan Piotr Rybak. Przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem wniosku komisji, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Zagłosowało 16 radnych. Wniosek został przyjęty. Przystąpimy do przegłosowania drugiego wniosku, przekazanie skargi według właściwości. Kto jest za przyjęcie wniosku, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał?
Kto jest przeciw? Zagłosowało 16 radnych. Wniosek został przyjęty. I trzeci wniosek. Skarga na bezczynność zarządu. Kto jest za przyjęcie wniosku, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Zagłosowało 16 radnych. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Ponieważ były zmiany w porządku obrad, w związku z tym musimy przegłosować porządek obrad. Ja tylko dodam, iż zmiana nastąpiła w punkcie 12. Dopisujemy punkt 12.6 to jest określenie zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku oraz trzy skargi w punkcie 12.7, 12.8 i 12.9. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Zagłosowało 16 radnych. Porządek obrad został przyjęty. Zanim przejdziemy do kolejnego punktu porządku obrad, poproszę o zabranie głosu pana starostę Andrzeja Skiepko. Panie przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Państwo, z wielką satysfakcją chcę dzisiaj wspólnie z panem przewodniczącym wręczyć podziękowania uczestnikom młodzieżowego ogólnopolskiego czempionatu koni sokulskich w Szepietowie. Organizatorem był Wojewódzki Oddział Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Chcę bardzo serdecznie podziękować za reprezentowanie naszego powiatu właśnie na tej wyjątkowej imprezie. Tak jak Państwo pamiętacie, mieliśmy czempionaty w różnych dziedzinach życia rolniczego, tak można powiedzieć, na terenie powiatu hajnowskiego. Dzisiaj mamy właśnie dwóch panów, którym chcemy przekazać podziękowania i wręczyć symboliczne również nagrody. Dlatego bardzo proszę, panie przewodniczący, wspólnie poprosimy do nas pana Dariusza Luczyńskiego i pana Bogumiła Sawczuka. Tylko na chwilę. Pan Bogumił Sawczuk. Gratuluję. Bardzo serdecznie dziękuję. I mam nadzieję, że to był tylko pierwszy raz preludium, a będą następne. Prawda? Dziękuję ślicznie. Także wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie. Też serdecznie gratuluję. Dziękuję. Oczywiście. Jakże bardzo miło, że mam reprezentanta mojej gminy. Tak się złożyło. Także bardzo serdecznie się cieszę. Gratuluję. I bardzo, bardzo dziękuję w imieniu zarządu, ale całej Rady Powiatu Chmielnickiego. Dziękujemy za pamięć. Dziękuję. I liczymy na duże sukcesy. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy. Od wszystkich radnych, ale także od mieszkańców naszego powiatu. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z 26 sesji Rady Powiatu Hajnowskiego. Państwo z protokołem się zapoznaliście. Można było zgłaszać uwagi. Uwag nie było. W związku z tym poddamy protokół pod głosowania. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z 26 sesji Rady Powiatu? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Zagłosowało 16 radnych. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Przechodzimy do punktu 4 porządku obrad. Informacja przewodniczącego Rady dotycząca zgłaszanych interpelacji i zapytań. W okresie od ostatniej sesji Rady Powiatu została złożona jedna interpelacja. Pani radna Krystyna Kośko 20 maja. Prośba o podanie czynności podjętych przez Zarząd Powiatu w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Podlaskiego stwierdzającym nieważność uchwały numer z dnia 30 marca w sprawie powierzenia obowiązków PO dyrektora środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce. Rozumiem, że odpowiedź na interpelację została udzielana i zamieszczona na BIP-ie. Czy są pytania? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 5 porządku obrad. Informacja o pracy zarządu w okresie międzysesyjnym. Informacja do radnych została przesłana. Plus jeszcze krótko informacja o zarządzie z dnia dzisiejszego. Bardzo proszę, panie starosto. Szanowni państwo, w dniu dzisiejszym zarząd powiatu obradował. Zajmowaliśmy się przede wszystkim autokorektą zarządu powiatu do projektu uchwały Rady w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. Chodzi o nieduże, ale zwiększenie subwencji oświatowej o 26 zł, ale to musimy wprowadzić, jak również dofinansowanie kształcenia uczniów z Ukrainy o kwotę 8805 zł. Również przyjęliśmy już takie ostateczne stanowisko, które dzisiaj będziemy procedować w sprawie możliwości pozyskania drewna z nadleśnictw Puszczy Białowieskiej z przeznaczeniem na opał mieszkańcom powiatu hajnowskiego. I w sprawach różnych zajmowaliśmy się sprawą zbycia działki w gminie Kleszczelej, jak również o przeprowadzeniu postępowaniu przetargowym ulicy Górnej w Hajnówce, pierwszy etap. I na tym dzisiejsze posiedzenie zakończyliśmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są pytania do informacji? Są. Bardzo proszę, pan radny Bogusław Szczepan Łabęcki. Panowie przewodniczący, panie starosto, Wysoka Rado. Chciałbym o uzupełnienie informacji z dwóch posiedzeń zarządu. Pierwsze to posiedzenie numer 131 z 20 maja 2022 roku. Tam znalazły się dwie informacje. Obie dotyczą środowiskowego domu samopomocy. Pierwsza dofinansowania na wykonanie dokumentacji projektu przebudowy pracowni technicznej w budynku środowiskowego domu samopomocy, a druga wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia w siedzibie środowiskowego domu samopomocy w Hajnówce na działalność stowarzyszenia Kolorowe Krzesła. I tu jest dopisek, które funkcjonuje przy SDS w Hajnówce. Chciałbym dopytać, od kiedy funkcjonuje to stowarzyszenie? Ja wcześniej nie spotkałem się w informacji o działalności środowiskowego domu z tym stowarzyszeniem. Od kiedy funkcjonuje? Na jakiej zasadzie będzie się odbywało to użyczenie? Kto jest podmiotem założycielskim, bo określenie funkcjonuje przy SDS, to znaczy jest częścią teraz tego środowiskowego domu samopomocy, czy jakoś inaczej jest sformułowana ta współpraca? I czy chciałbym otrzymać też odpowiedź, czy to pomieszczenie, którego dokumentacja na remont ma być wykonana, to właśnie będzie to pomieszczenie, z którego z kolei stowarzyszenie to będzie korzystało. Kolejne moje zapytania dotyczą posiedzenia z 7 czerwca 2022 roku. Chciałbym się zwrócić o szczegółowe informacje dotyczące tego
tego braku środków finansowych na udział w projekcie Ministerstwa Obrony Narodowej zatytułowanego Strzelnica w powiecie 2022. Zainteresowanie tym, że jako powiat, w którym funkcjonuje klasa OPW, nie wystąpiliśmy z wnioskiem do tego projektu. Zainteresowanie tym jest dosyć duże, także na szczeblu Ministerstwa Obrony Narodowej. Wydaje mi się, że w zakresie tej strzelnicy wirtualnej moglibyśmy jednak zdecydować się na taką inwestycję. Nie tylko ze względu na funkcjonowanie klasy przygotowania wojskowego, ale generalnie ze względu na to, że w naszym powiecie przygranicznym, jak pokazuje sytuacja za granicą, przygotowanie strzeleckie ma swoje uzasadnienie. Tutaj natomiast w ogłoszonym konkursie nie ma takiego zastrzeżenia, że z tych strzelnic będą mogły korzystać tylko klasy mundurowe i nie tylko służby mundurowe, ale także istnieje możliwość udostępnienia ich dla mieszkańców. Powiem Państwu, że miałem okazję korzystać z takich strzelnic wirtualnych, nie tylko takich szkolnych, ale także wykorzystywanych chociażby przez służby specjalne funkcjonujące w naszych strukturach. I jest to naprawdę bardzo dobry sprzęt, który umożliwia doskonalenie umiejętności strzeleckich. Warto by było tutaj pokusić się jednak, do 30 czerwca jest możliwość składania wniosków, żebyśmy jednak tę możliwość przemyśleli. I z tego samego zarządu powiatu, właściwie do pana przewodniczącego Rady Powiatu, mam prośbę o podsumowanie dyskusji, która wtedy miała miejsce. Brał w niej udział głównie pan oraz pani sekretarz powiatu, pani Danuta Rola. Dyskusja dotyczyła projektu uchwały, który był przygotowywany przez inne biuro prawne, zewnętrzne. I tam chodzi mi o wyjaśnienie, bo wojewoda zakwestionował ten projekt uchwały ze względu na jedno uchybienie. Rozumiem, że nasz radca prawny, z pana wypowiedzi tak wnioskuję, był zdania, że powinniśmy zawrzeć tam określony zapis, klauzulę. Natomiast zewnętrzne biuro prawne doradziło inaczej, no i to właśnie stało się przyczyną interwencji wojewody. Cały ten pasus jest dosyć długi, więc nie będę go odczytywał, ale mam taką nadzieję, że pan wie, o co chodzi, że będzie pan mógł do tego się odnieść. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania do informacji? Nie widzę. Proszę bardzo, pan starosta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Odniosę się do informacji z zarządu, o którym mówił pan radny Bogdan Łabęcki, o użyczenie pomieszczeń pod stowarzyszenie. Tak, stowarzyszenie powstało niedawno, czyli jest to nowe stowarzyszenie. Biorąc pod uwagę, że w niektórych projektach mogą wystartować i pozyskiwać środki finansowe jedynie stowarzyszenia, dlatego też pod działalność przede wszystkim Środowiskowego Domu Samopomocy takie stowarzyszenie powstało. I to nie jest nowum w przypadku czy powiatu, czy też miasta Hajnówka, czy innych samorządów. To jest bardzo często właśnie tworzone po to, aby środki pozyskiwać zewnętrzne. Tak jak mówię, jedynie czasami mogą pozyskiwać stowarzyszenia. Natomiast pomieszczenie, które będą użyczone, to też tak wirtualnie, gdyż trzeba wskazać siedzibę, a tworzą to pracownicy SDS-u.
Jeżeli chodzi o dofinansowanie do dokumentacji, absolutnie to nie jest związane z pomieszczeniem, na które będzie wynajmowane pod stowarzyszenie. Natomiast już czas również i w tym budynku na remont. Chodzi docieplenie, chodzi naprawa dachu, czy też odwodnienia i w tym momencie takie ekspertyzy również zostały zrobione, gdzie mamy wskazówki, aby pewne prace przeprowadzić, a żeby to przeprowadzić, trzeba mieć również dokumentację, czy większą, czy troszkę skromniejszą, ale dokumentacja musi być. Jeżeli chodzi o szczelnicę w powiecie, niezwykle ważny projekt, który jest ogłaszany przez ministerstwo. Jak najbardziej taka szczelnica jest potrzebna. Natomiast i tutaj zarząd jest jak najbardziej za. Natomiast chcę, szanowni państwo, współpracować przede wszystkim z naszą jednostką wojskową, którą mamy tutaj na terenie powiatu hajnowskiego. Wiadomo, jaka w tej chwili jest sytuacja i inne zadania ta jednostka wykonuje. Natomiast zobowiązałem się w imieniu zarządu na spotkanie tutaj w naszej jednostce i być może nawet na terenie jednostki wojskowej byłoby, uważam, najlepiej, aby taka szczelnica również powstała. Także, tak jak powiedziałem, absolutnie nie odżegnujemy się od tego pomysłu. Jest jak najbardziej trafny i potrzebny, tylko żeby nagle za daleko z czymś nie pójść, a chciałbym uzgodnić przede wszystkim z jednostką wojskową tutaj w Hajnówce. Drugie pytanie do pana przewodniczącego, jak trzeba będzie, to również uzupełnię. Już odpowiadam. Sytuacja dotyczyła naszej uchwały, którą podjęliśmy o nierozpatrywaniu skargi. I podczas przygotowywania tej uchwały trwała dyskusja, czy w uchwale powinniśmy wskazać, do kogo skarżąca powinna tą skargę skierować. U nas tutaj panowała taka opinia, że powinniśmy to wpisać, natomiast uchwała ta nie była przygotowywana przez naszych pracowników, tylko była przygotowywana przez biuro zewnętrzne. Biuro zewnętrzne tej informacji w naszej uchwale, którą przyjęliśmy, nie zamieściło. W związku z powyższym była złożona wniosek, skarga, nie wiem jak to nazwać, do wojewody o uchylenie i wycofanie z obrotu prawnego tej naszej uchwały ze względu, że jest niezgodna z prawem. Jak pan radny doskonale wie, bo wszyscy radni otrzymali tą informację od wojewody, uchwała nasza nie została uchylona. W dalszym ciągu jest w obrocie prawnym. Wojewoda stwierdził, że jego służby nie wtrącają się do, czy nie zajmują się merytoryczną oceną tej naszej uchwały, tylko formalno-prawnym. I z punktu formalno-prawnego powinniśmy według służb wojewody taką informację tam umieścić, ale tak jak to służby zaznaczyły, nie powoduje to uchylenia uchwały. W związku z powyższym zostawiliśmy to biegowi czasu, dlatego że uchwała w obrocie prawnym funkcjonowała. Natomiast potem otrzymaliśmy kolejna skarga na bezczynność i otrzymaliśmy od wojewody zapytanie, co zamierzamy zrobić z tym formalnym brakiem w naszej uchwale. W związku z tym postanowiłem, że jeszcze raz ta informacja, skarga wróci do komisji rewizyjnej i komisji skarg i wniosków i wynikiem obrad komisji jest wprowadzenie do dzisiejszego porządku obrad tejże uchwały, nowej uchwały, nie nowej, bo tamta funkcjonuje, tylko kolejnej uchwały, w której to wskażemy organ, do którego skarżąca powinna złożyć skargę. Tak to wygląda. Z punktu widzenia nawet służb wojewodych, nie tylko naszych, nieumieszczenie tej informacji w projekcie uchwały czy w uchwale nie skutkuje jakimś poważnym błędem, który powoduje uchylenie tejże uchwały.
Jednakże tam chyba nawet takie jest sformułowanie, że powinno się taką informację umieścić, a więc nie ma takiej informacji, że obowiązkowo musi być, bo jak tego nie ma, no to nie będzie. W związku z tym i ta dyskusja, powiedzmy, nasza też jest uzasadniona, no bo każdy oczywiście wie, co znaczy, że powinniśmy, czyli albo możemy umieścić, albo nie możemy. My poszliśmy drogą taką, że nie umieściliśmy, ale ponieważ sprawa w dalszym ciągu się ciągnie, jak Państwo wiecie, no, odpowiedzi na skargi trzeba udzielać w odpowiednim czasie i tak dalej, więc żeby nie było problemów, postanowiliśmy to uzupełnić dzisiejszą uchwałę i mam nadzieję, że tym ta sprawa się zakończy, a przypomnę, że ciągnie się ona chyba od 16 stycznia, od 16 grudnia ubiegłego roku, a więc myślę, że najwyższy czas, żebyśmy to zakończyli. Jeszcze raz tylko chcę podkreślić, że nasza uchwała nie miała jakiegoś wielkiego błędu merytorycznego, bo gdyby miała, to wojewoda po prostu tą uchwałę by nam uchylił, a ona dalej jest w obrocie, w obiegu prawnym. To tyle. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Ostapczyk. Panie przewodniczący, panie starosto, szanowni radni. Ja chciałem tylko jak gdyby uzupełnić wypowiedź pana starosty na temat Strzelnicy. Otóż dobrze pan wie, panie radny, tak samo jak i my, bo rozmawialiśmy na komisjach, tu myślę społeczeństwo się o tym dowie, że w związku z, no już z, praktycznie z rozpoczynającym się remontem w pierwszym liceum musimy zaciągnąć kredyt prawie 3 milionowy. Więc będziemy starać się, tak jak pan starosta powiedział, pozyskać z innych może środków, czy z innych możliwości tą szczelnicę, która cały zarząd przyznał, że jest no, jak najbardziej potrzebna. Natomiast uważamy, że w związku z tym remontem, który nas będzie tyle kosztował, są ważniejsze rzeczy na dzień dzisiejszy, aniżeli ta szczelnica. Więc tutaj słuszne postępowanie, myślę, pana starosty, spotkanie się z wojskiem i spróbowania, tak jak mówiłem, pozyskania w inny sposób tej szczelnicy. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Michalak. Panie przewodniczący, panie starosto, ja też na temat tej szczelnicy myślę, że tak praktycznie to by to wyglądało, że najlepiej, żeby to było w wojsku, ale z drugiej strony dostępność do tej strzelnicy na terenie jednostki wojskowej będzie utrudniona. Także to nie jest tak, że tam na teren jednostki będzie każdy mógł wejść. Trzeba będzie jakieś tam kontrole przechodzić. Także myślę, że nie jest to taka prosta sprawa, że wygląda to, że niby w wojsku byłoby najlepiej, ale czy to będzie najlepiej, to nie wiem. Proszę bardzo, jeszcze pan starosta chciałby zabrać głos. Szanowni Państwo, w tym zakresie również rozmawiam z naszymi samorządami gminnymi. One mają przede wszystkim miejsca do wykonania takiej szczelnicy z prawdziwego zdarzenia. Tak jak powiedziałem, jestem w tej chwili umówiony na spotkanie w jednostce wojskowej, ale również z najbliższymi samorządami, aby również ta odległość od szkoły do miejsca, w którym ewentualnie zlokalizujemy szczelnicę, było jak najbliższe. Tak jak powiedziałem, jesteśmy bardzo zainteresowani, ale tak jak tutaj wypowiedź kolegi członka zarządu, pana Romana, potwierdza po prostu i słuszność wykonania, ale również też wypracowania dobrego miejsca. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Michalak. Panie starosto, myślę, że rozwiązanie z gminami byłoby najlepsze. Z tego co wiem, grupa mieszkańców, którzy się pasjonują strzelnictwem, jeżdżą na strzelnicę do Białegostoku. Także jeśli by to mieli tutaj gdzieś w okolicy naszego powiatu, byłyby to dla nich tańsze koszty. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma więcej pytań do informacji, informacje przyjmujemy bez głosowania. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, punkt 6. Raport o stanie powiatu hajnowskiego za 2021 rok. Najpierw odbędzie się przedstawienie raportu, którego dokona pan starosta. Potem odbędzie się debata i zostanie to podsumowane podjęciem uchwały w sprawie udzielenia
lub nieudzielenia wotum zaufania zarządowi powiatu hajnowskiego. Proszę bardzo, panie starosto, o przedstawienie raportu o stanie powiatu hajnowskiego. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, postaram się w takim maksymalnie dużym skrócie przedstawić raport o stanie powiatu hajnowskiego, tak aby również mieszkańcy powiatu hajnowskiego mieli możliwość zapoznania się z tym, co było zrobione w 2021 roku. Taki szczegółowy raport państwo otrzymali, kilkudziesięciostronicowe zestawienie, natomiast tak jak mówię, chcę przedstawić to dość skrótowo. Ustawa o samorządzie powiatowym nakłada powiatom wiele zadań w sferze infrastruktury społecznej, technicznej czy też porządku publicznego. Rok 2021, pomimo sytuacji trudnej, epidemiologicznej i kryzysu migracyjnego, upłynął pod znakiem realizacji ustawowych obowiązków, które w imieniu reprezentowanej wspólnoty samorządu powiatu hajnowskiego, zarząd powiatu hajnowskiego starał się wykonywać, wychodząc poza administracyjną rolę. 2021 rok jest więc czasem realizacji kolejnych projektów inwestycyjnych, edukacyjnych, społecznych, ekologicznych, zgodnie z założeniami i zobowiązaniami wyznaczonymi w dokumentach strategicznych. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu Hajnowskiego w roku poprzednim, w szczególności właśnie realizację strategii, programów oraz uchwał właśnie Rady Powiatu, które były podjęte w 2021 roku. Wysoka Rado, 2021 rok to rekordowa, bo 40 projektów inwestycji, a ich całkowita wartość to blisko 77 milionów złotych. To, co było rozpoczęte w 2020 roku, kontynuowane w 2021, również jest realizowane w tym roku i w następnych. Projekty i inwestycje wyczerpująco przedstawione w raporcie realizowane były przez samorząd powiatu hajnowskiego, jak również jednostki podległe. Wśród nich są projekty scaleniowe. Powiat hajnowski jest jednym z liderów, jeżeli chodzi o województwo podlaskie, ale również jest znaczącym, w cudzysłowie, graczem na scenie również ogólnopolskiej. Realizacja tych projektów wymagała niezwykle żmudnej pracy, odpowiedzialnej pracy. Skomplikowana tematyka, jaką niewątpliwie są scalenia, przebiega pomyślnie. W 2021 roku projekt realizowany przez powiat hajnowski scalenia gruntów na obiekcie Eliaszuki i inne w gminie Narewka zajął pierwsze miejsce w Polsce w 45. ogólnopolskim konkursie jakości prac scaleniowych organizowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jak zresztą państwo pamiętacie, w grudniu na sesji Rady Powiatu było uroczyste podziękowanie, które miało miejsce na 24. sesji. W ramach projektów scaleniowych w 2021 roku dokonaliśmy w ramach prac poscaleniowych urządzenie dróg dojazdowych do pól w obrębie obiektów Kotlówka i Tarnopol. Realizacja prac poscaleniowych ma swoją kontynuację w 2022 roku. Również w tym miejscu chcę przypomnieć państwu, że pozyskaliśmy dodatkowe pieniądze na prace poscaleniowe, dodatkowe w wysokości prawie 15 milionów złotych, które na pewno nie wykorzystamy w tym roku i ta realizacja będzie również w 2023. Wysoka Rado, 2021 rok to
również czas inwestycji drogowych. Modernizacja istniejącej infrastruktury drogowej to ważny bodziec rozwoju regionu. Tego nie trzeba nikomu przekonywać. Rozwój transportu, turystyki i inwestycje jest ściśle związany z dostępnością infrastrukturalną regionu. Rozumiejąc to, samorządy z regionu Puszczy Białowieskiej, w tym samorząd powiatu, intensywnie pozyskuje fundusze na rozwój właśnie poprawy dostępności, jeżeli chodzi o drogi. Realizujemy nie tylko wielkie inwestycje, działania w ramach bieżącego również utrzymania, gdzie niwelowane są ubytki na drogach powiatowych, mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa. Szczególnie w tym okresie, gdy ta sytuacja na granicy polsko-białoruskiej spowodowała, że te drogi nam strasznie się posypały i każda złotówka, którą potrafimy wygospodarować, właśnie była skierowana w te miejsca. W 2021 roku suma wydatków na drogi publiczne powiatowe zamknęła się w kwocie ponad 6 300 tysięcy, co stanowi ponad 10% ogółu wydatków. W 2021 roku rozpoczęliśmy 3 duże inwestycje w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w gminie Czaremcha, Narew, w miejscowości Puchły oraz w mieście Hajnówka. W mieście Hajnówka akurat modernizacja drogi Poddolnej i Targowej. Tylko z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 roku na realizację 3 powyższych inwestycji pozyskaliśmy prawie 4 miliony złotych. Całkowita wartość tych inwestycji to blisko 7,7 miliona złotych. Dodam, że w 2022 roku za sprawą pozyskania funduszy na kolejne inwestycje, remont drogi powiatowej ulicy Lipowej w miejscowości Siemianówka oraz pierwszy etap rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej ulicy Górnej i Wrzosowej w Hajnówce, sumę wartościujące inwestycje w ramach Rządowego Rozwoju Dróg powiększa się o kolejne miliony. Dzięki wsparciu Zarządu Województwa Podlaskiego z panem marszałkiem Arturem Kosickim na czele w 2021 roku zakończyliśmy modernizację odcinków dróg powiatowych, które dotychczas służyły za objazd w kierunku Białegostoku przy przebudowie drogi wojewódzkiej Nowosady w kierunku Białegostoku przez Narew. Naszą dumą pozostaje Hajnowski Szpital. Całkowita wartość wszystkich zadań, zakupów i inwestycji w 2021 roku opiewa na kwotę ponad 4 milionów złotych. Natomiast biorąc pod uwagę ogromne środki, które były pozyskiwane przez ostatnie lata, ta suma jest po prostu ogromna. Hajnowski Szpital należy do zaszczytnego grona najlepszych szpitali w Polsce. Według rankingu Bezpieczny Szpital zajmuje 36. miejsce w Polsce i 2. w województwie podlaskim. Na uwagę zasługuje również fakt, iż pomimo nasz szpital funkcjonował w trudnym czasie pandemii, dyrekcja oraz personel medyczny dołożyli wszelkich starań, realizując opiekę medyczną na rzecz mieszkańców regionu oraz pacjentów z zewnątrz. Pomimo trudności systemowych wynikających z dysproporcji finansowych, jako samorząd podjęliśmy wysiłki na rzecz rozwoju oświaty w regionie. Każda z hajnowskich szkół średnich może pochwalić się stypendystami oraz laureatami konkursów, zaś każda z placówek realizacją projektów z udziałem funduszy unijnych i krajowych. Zespół szkół zawodowych, szkoła z ponad 100-letnim doświadczeniem,
uzyskała akredytację Narodowej Agencji Programu Erasmus. Współpracuje z czołowymi przedsiębiorcami z regionu, a za sprawą realizacji projektu Podniesienie jakości kształcenia zawodowego, druga edycja, uczniowie biorą udział w płatnych praktykach oraz specjalistycznych kursach zawodowych. Drugie ELO z dodatkową nauką języka białoruskiego w Hajnówce to jedyna w regionie szkoła średnia znajdująca się w gronie najlepszych szkół średnich w Polsce. W 2021 roku otrzymało tytuł Srebrnej Szkoły w ogólnopolskim rankingu szkół olimpijskich i brązowej szkoły w rankingu wojewódzkich liceów 2021. W pierwszym ELO imieniu Marii Skłodowskiej-Kiry w Hajnówce decyzją Ministerstwa Obrony Narodowej z dnia 23 kwietnia 2021 roku, oczywiście na wniosek Zarządu Powiatu Hajnowskiego przy akceptacji Rady Powiatu Hajnowskiego, za co serdecznie dziękuję, utworzyliśmy Oddział Przygotowania Wojskowego. To jedyna taka oferta w regionie. Uczniowie już na etapie nauki w liceum biorą udział w szkoleniu z przygotowania wojskowego na poziomie teoretycznym i praktycznym. Dlatego też jak bardzo potrzebna jest też strzelnica, ale nie tylko są zajęcia ze strzelania, bardzo dużo tych praktycznych zajęć, na pewno ich będzie dużo więcej, gdyż ten, mam nadzieję, okres pandemii również ułatwi życie w tej placówce. Powiat Hajnowski w ramach pierwszego naboru wniosków programu Rządowego Funduszu Polski Lat, Program Inwestycji Strategicznych, w 2021 roku otrzymał 5 milionów złotych na realizację projektu modernizacji budynku z lat 60. pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Marii Skłodowskiej-Kiry w Hajnówce oraz jego otoczenia. I tak Państwo dokładnie wiedzą, rok 2021 to były inne ceny, teraz jesteśmy po przetargu. Ta kwota już jest po prostu za mała, bo potrzeba na realizację tego zadania prawie 8 milionów. Ale oczywiście my tutaj jako zarząd, co będzie również odzwierciedleniem w zmianach budżetu na 2022 rok, również w wieloletniej prognozie finansowej, chcemy tę inwestycję zrealizować, ale bez zaciągnięcia kredytu po prostu będzie to niemożliwe. Rozwijamy szkolnictwo specjalne. W 2021 roku powiat hajnowski zakończył przebudowę budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na budynek mieszkań wspomaganych dla uczniów z niepełnosprawnością w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Mieszkania wspomagane, miejsca, w którym najstarsi uczniowie od poniedziałku do piątku będą mieszkać i uczyć się samodzielności przez całą dobę, stanowi dopełnienie oferty właśnie tej placówki. Kolejny etap w tej placówce to wyposażenie mieszkań, kursy i szkolenia. Również pozyskane są środki z Unii Europejskiej na ten cel. Ale Szanowni Państwo, na samorządową rzeczywistość składają się nie tylko sukcesy. Ze względu na brak systemowych rozwiązań w aspekcie finansowania powiatów, przede wszystkim niemożność prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie na Związku Powiatów podnosimy to od wielu, wielu lat. Również rosnące dysproporcje pomiędzy wartością subwencji a potrzebami. Również ten podział dochodów z nieruchomości Skarbu Państwa. To wszystko jakby za małe środki, aby to, co planujemy, co chcemy zrealizować, czasami po prostu jest niemożliwe. Dlatego też w szczególności w tym roku już musimy bardzo mocno wybierać te najważniejsze projekty, te najważniejsze działania, które chcemy zrealizować ze względu na dużo większe koszty ich realizacji. Niemniej pragnę podkreślić, że w 2021 roku realizacja dochodów i wydatków przebiegała zgodnie
z uchwalonym budżetem, zresztą o tym będę mówił przy następnej uchwale, a zarząd powiatu na bieżąco monitorował ewentualne zagrożenia i dokonywał stosownych korekt zgodnie z obowiązującym prawem finansowym. Zadaniem każdego samorządu jest realizacja potrzeb jego mieszkańców. Fakt, że suma wartości projektów realizowanych w 2021 roku, zwłaszcza tych wieloletnich, na które składają się m.in. projekty scaleniowe czy inwestycje drogowe, przewyższają wartość budżetu powiatu, stanowi potwierdzenie, że założenia, jakie przyjęliśmy do realizacji i je realizujemy, są po prostu słuszne. Koncentracja tak dużych środków inwestycyjnych sprzyja rozwojowi regionu, buduje jego potencjał gospodarczy, społeczny i promocyjny na wiele lat. Chcemy realizować działania służące na tyle promocyjne potrzeby naszych mieszkańców, dlatego też te inicjatywy promujące odnawialne źródła energii. Szanowni Państwo, jesteśmy jedynym powiatem, który prowadzi politykę związaną z odnawialnymi źródłami energii, gdzie mamy zatrudnienie pracowników w Wydziale Promocji. Współpracujemy z partnerami zagranicznymi tak, aby i pomoc w doradztwie, ale również pomoc przy realizacji już projektów był jak najlepszej jak najlepsze. Jak najlepsze doradztwo. O tak. Również z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałaniu bezrobocia realizowane przez powiat hajnowski oraz jednostki podległe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy, czy decyzja o uruchomieniu kolejnego programu stypendialnego wspierającego studentów pielęgniarstwa, tylko pokazuje właśnie to ogromne zaangażowanie zarządu i pracowników starostwa. Stąd też wysiłek finansowy w zakresie przebudowy dróg, intensywne zabiegi o kolejne działania inwestycyjne i modernizacyjne także w 2022 roku. Z tego miejsca chciałbym podziękować Radzie Powiatu, członkom zarządu, kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych z pracownikami, wszystkim moim pracownikom starostwa powiatowego w Hajnówce za wspólny wysiłek na rzecz rozwoju powiatu hajnowskiego. To jest skrót, natomiast Państwo macie dokument, który tak pięknie został przygotowany, tak pięknie ujęty przez panią Katarzynę Miszczuk, za której bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję panu wojewodzie, panu marszałkowi, wójtom, burmistrzom, przede wszystkim z powiatu hajnowskiego, ale również z powiatu i siemiatyckiego, i bielskiego, bo jesteśmy w tej chwili w partnerstwie południowego Podlasia, za współpracę, wspólną pracę wszystkim naszym partnerom, stowarzyszeniom, z którymi współpracujemy na co dzień. Zarząd Powiatu Hajnowskiego ma obowiązek taki raport przedstawić do końca 31 maja. My to zrobiliśmy oczywiście. Przekazaliśmy ten raport wszystkim radnym. Natomiast na dzisiejszej sesji bardzo proszę o przyjęcie raportu przez uchwałę Rady Powiatu Hajnowskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję za przedstawienie raportu panu staroście. Otwieram debatę nad raportem o stanie powiatu hajnowskiego za 2021 rok. Przypominam, iż w trakcie debaty radni mogą wypowiadać się bez ograniczeń czasowych. W debacie mają prawo uczestnictwa także mieszkańcy powiatu hajnowskiego.
ale do dnia wczorajszego nikt z mieszkańców nie zgłosił chęci udziału w debacie. W związku z powyższym bardzo proszę, panie i panowie radni, kto chciałby zabrać głos w sprawie raportu? Proszę bardzo, pan radny Bogusław Szczepan Łabęcki. Panowie przewodniczący, panie starosto, Wysoka Rado. Ja tylko pokrótce, generalnie nad stanem naszego powiatu debatujemy przez cały rok. Każda sesja, każda komisja jest miejscem, w którym podejmujemy istotne ze względu dla dobra powiatu tematy. Szczególnie może te otwarte dyskusje na komisjach, ale też z ciekawością śledzę protokoły z posiedzeń zarządu powiatu. Pokazują, że faktycznie dobro naszego miejsca zamieszkania, miejsca, w którym żyjemy, jest ważne dla wszystkich tutaj z nas. Raport faktycznie, to na co zwrócił pan starosta przed chwilą uwagę, na co w czasie prac zarządu zwracał uwagę radny Ostapczuk, przybiera coraz nową formę, staje się adekwatny do naszych potrzeb, chociażby takich, by prezentować go w mediach. I tu jakby rzeczywiście przyłączam się do pochwał adresowanych osobom, które go przygotowywały już w tej wersji takiej technicznej. Natomiast to, na co chciałbym zwrócić uwagę w tym raporcie, chociażby ze względu na to, że będą zapoznawali się z nim mieszkańcy powiatu hajnowskiego, być może także inne osoby zainteresowane. Taki jeden defekt techniczny, który uważam, że powinno się poprawić, to w punkcie 13 dotyczącym oświaty, edukacji i wychowania pierwotnie zastosowany porządek prezentowania naszych szkół zgodny z paginacją tak ogólnie przyjętą, czyli na pierwszym miejscu szkoła z numerem 1, na drugim miejscu z numerem 2 i następnie już w kolejności alfabetycznej. Podmioty, no później w prezentacji samych szkół zastosowano jak gdyby kolejność odwrotną. Myślę, że to jakiś przypadek, chochlik być może, ale warto by było to usunąć. Natomiast już merytorycznie, szanowni państwo, na stronie 41, ja przepraszam, bo sobie przewinę też, żeby patrzeć na to, o czym będę mówił. Na stronie 41 mamy informację dotyczącą takiej kampanii zatytułowanej Zostaw 1% w regionie. I tam mamy, mówimy o tym, że promujemy te podmioty pozarządowe, organizacje pozarządowe, które funkcjonują na naszym terenie, na terenie naszego regionu. Tutaj jest mowa szerzej o regionie Puszczy Białowieskiej. Zachęcając do tego, żeby dzielić się z tymi podmiotami naszym podatkiem dochodowym. Natomiast ja chciałbym w tym punkcie rozpocząć, zachęcić państwa do dyskusji, czy my faktycznie mamy taki obowiązek, powinniśmy promować te stowarzyszenia, czy te fundacje, czy te podmioty, które funkcjonują na naszym obszarze, ale funkcjonują wbrew temu, co jakie wyobrażenia mają mieszkańcy, chociażby na temat gospodarki w obszarze Puszczy Białowieskiej. Zachęcamy tam między innymi do wsparcia finansowego organizacji, które od samego początku swojego istnienia i w całym zakresie proponują zupełnie inne spojrzenie na zasady gospodarki leśnej na terenie obszaru Puszczy Białowieskiej niż oczekują tego mieszkańcy naszego regionu. Ja nie będę wymieniał tak nazw tych podmiotów. Każdy może wejść sobie
na media powiatowe i zobaczyć, jak ta akcja była prezentowana. Ale w związku chociażby z tym, że mamy w tej chwili dyskusję na temat gospodarki leśnej w zakresie pozyskania drewna opałowego, mamy dyskusję otwartą w sprawie ścieżki rowerowej i tam jest, powtarzają się jakby podmioty, które zawsze są przeciwko temu, czego oczekują mieszkańcy. Może jest potrzebny taki jasny sygnał. No, słuchajcie, oczywiście macie prawo funkcjonować w ramach swoich stowarzyszeń, fundacji, realizować swoje założenia statutowe, ale my nie musimy takiego działania w taki sposób wspierać, tak? Bo pokazujemy, że mamy jakieś zaufanie, tak, do tych podmiotów, czy oczekujemy na ich nagłą zmianę w postrzeganiu tej polityki ekologicznej. I druga rzecz, trzykrotnie w wystąpieniu pana starosty pojawiał się temat scalania gruntów. I oczywiście mamy tutaj jako powiat o czym mówić, co prezentować. Mamy konkretne, wymierne liczby, więc generalnie no nie możemy mówić, że to jest jakaś słaba nasza strona, wręcz odwrotnie. Chwalą nas także gdzieś tam na poziomie województwa za nasze prace, ale też, panie starosto, słucham? Znaczy, no tak, ja mówię o tych, którzy te środki już tutaj jakoś tam dzielą, tak? Dzisiaj będziemy mówili o tym, że w jednostkowych przypadkach, ale też zdarzają się uchybienia. Ja nie mówię, że one wynikają bezpośrednio z naszego działania, bo być może są to problemy systemowe, ale też co jakiś czas takie informacje do nas spływają. Dzisiaj będziemy mieli do czynienia z konkretną skargą. Także na to chciałbym zwrócić uwagę, tak jak mówię, tym osobom, które będą z tym materiałem się zapoznawały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w debacie? Proszę bardzo, pan radny Roman Ostapczyk. Panie przewodniczący, panie starosto, Wysoka Rado. Odnośnie może najpierw 1% i instytucje, które działają na naszym terenie, to ja bardzo polecam i dziękuję osobom, które wspierają hospicjum proroka Eliasza z siedzibą w Makówce, które rusza już od 1-30 tego miesiąca jest otwarcie. I mam nadzieję, że dalej nasze społeczeństwo będzie chociażby tym 1% wspierać tą instytucję z tego względu, że pomimo podpisanego kontraktu to borykają się oni, mają tak szeroką działalność, że jednak ten kontrakt na pewno będzie niewystarczającym, aby udźwignąć całość kosztów, więc namawiam, aby na tą instytucję jak najbardziej przekazywać 1%. Również dziękuję bardzo wszystkim Państwu, którzy uczestniczyli w pikniku zdrowotnym u nas tutaj w Hajnówce. Z tegoż pikniku był cały dochód przeznaczony na hospicjum. Udało się uzbierać, z tego co wiem od organizatorów, 14 053 zł. Za to wszystkim, którzy byli darczyńcami, którzy w nim uczestniczyli, jeszcze raz dziękuję. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o scalenia i osoby niezadowolone. No ja chcę Państwu przypomnieć, że tak jak tutaj pan starosta przypominał, mamy bardzo dużo inwestycji na terenie powiatu i przy każdej inwestycji mniejszej czy większej są osoby niezadowolone, które
w taki czy inny sposób odnoszą się do przeprowadzonych prac. Pamiętacie Państwo, ile problemów było z naszą taką bardzo dużą inwestycją w Białowieży? Ile było skarg, ile było nieprzyjaznych nam osób, które próbowały storpedować tą inwestycję. Podobnie jeszcze z nierozpoczętą, a już zielonym światłem, jak gdyby do budowy ścieżki rowerowej w kierunku Białowieży. Ile też nam tutaj się okłada z lewa i prawa. Więc to, że znajdą się przy każdej inwestycji osoby niezadowolone, no to przykro mi bardzo, ale raczej pewnik. Więc biorąc pod uwagę to, ile mieszkańcy zyskują, ile geodezyjnie mamy naprawdę wyprostowanych rzeczy w powiecie, to no, mógłbym śmiało powiedzieć 99,9 na plus, a reszta na minus. Tutaj jeszcze raz podziękowania wszystkim osobom, które w to się angażują, bo na różnym etapie, z różnymi pracami różnie to bywa, natomiast liczy się jak gdyby efekt końcowy, a ten, tak jak mówił tutaj pan starosta, nie tylko doceniany jest w województwie, ale w kraju. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Łabęcki. Ja tylko tak na marginesie jakby wypowiedzi pana radnego Ostapczuka powiem panu, że jako powiat nie promujemy fundacji hospicjum. Natomiast te, które stają na drodze do ścieżki rowerowej i owszem. Ale ja promuję. I bardzo się z tego cieszę. Dziękuję panu bardzo. Dzięki. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym kończymy debatę nad raportem o stanie powiatu hajnowskiego za 2021 rok i przejdziemy do projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania zarządowi powiatu hajnowskiego. Proszę o przygotowanie głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania zarządowi powiatu hajnowskiego, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Zagłosowało 13 radnych, 3 przeciw. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję zarządowi otrzymania wotum zaufania. Przechodzimy do punktu 7 porządku obrad. Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2021 rok. Bardzo proszę na początek przedstawienie krótko sprawozdania. Czy pan starosta, czy pani skarbnik? Pan starosta, widzę. Bardzo proszę. Panowie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Żeby bardziej obrazowo przekazać sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 roku, cyfrę postaram się zaokrąglać, żeby były bardziej czytelne. W imieniu kierowanego przeze mnie zarządu powiatu hajnowskiego przekładam Wysokiej Radzie do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe, jak również sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu hajnowskiego za rok 2021. Budżet na rok 2021 Rada Powiatu Hajnowskiego uchwaliła w dniu 17 grudnia 2020 roku. Budżet ten zakładał na początku dochody w wysokości prawie 64 milionów, wydatki w kwocie 65 milionów 200 tysięcy. Tak jak mówię, w zaokrągleniu. Przychody w kwocie 4 milionów 906 tysięcy i rozchody w wysokości
980 068 zł, tu już dokładnie, bo to jest spłata akurat kredytu. W wyniku podejmowanych przez Wysoką Radę oraz Zarząd Powiatu Hajnowskiego było bardzo dużo uchwał zmieniających budżet, planowane dochody i wydatki. Na koniec 2021 roku planowane dochody wyniosły 71 milionów 650 tysięcy, wydatki zaś 73 miliony 380 tysięcy. Zaplanowano deficyt budżetowy na poziomie 1 700 tysięcy. Rzeczywiste wykonanie dochodów wyniosło 67 milionów 900 tysięcy, a więc 95% planu, a wydatków 62 500 tysięcy, 80% planu. Także już tutaj wynika, że gospodarowaliśmy niezwykle oszczędnie, bo aż o 10% wydatki były mniejsze niż dochody. Tym samym rok 2021 zakończył się nadwyżką budżetową w wysokości 5 milionów 360 tysięcy złotych. Przychody 3 miliony 800, tak zwane wolne środki, a rozchody budżetu wykonano w wysokości 820 tysięcy, właśnie spłata kredytu. Tutaj chciałbym Państwu zwrócić szczególną uwagę na fakt, że jest to rok, kiedy przy pełnej realizacji zadań osiągnęliśmy wynik finansowy lepszy od planowanego o 7 milionów prawie 100 tysięcy złotych. Podstawowym źródłem naszych dochodów pozostaje nadal subwencja ogólna z budżetu państwa. Stanowiła ona 32%. Dochody własne w wysokości 34%. To nie znaczy, że własne dochody z podatków, tak się nazywają dochody, które są również dedykowane z budżetu państwa, oraz dochody z realizacji różnych projektów ponad 13 milionów. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, zadania zlecone ustawami i realizowane na podstawie porozumień, to kwota ponad 11 milionów 600 tysięcy złotych. Zmiany w planach finansowych wynikające z dotacji były zgodne z dyspozycjami pana wojewody podlaskiego. Otrzymane za środki niezwłocznie kierowane były do jednostek w celu realizacji tych zadań. Szanowni Państwo, największe wydatki poniesiono na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą. Wyniosły one łącznie prawie 17 milionów 100 tysięcy, w tym na wydatki osobowe przeznaczono 13 milionów 650 tysięcy. Wydatki te stanowiły odpowiednio 27 i 22% budżetu 2021 roku. Działalność powiatu w sferze oświaty przyświecała idea maksymalnego zaspokojenia potrzeb w dziedzinie edukacji ponadpodstawowej i specjalnej w ramach dotychczasowej struktury organizacyjnej i istniejącej bazy majątkowej. Również w tym roku konieczne było zaangażowanie środków własnych z budżetu ponad subwencję oświatową i ta kwota wynosiła ponad 3 miliony 600 tysięcy. Drugą w kolejności grupą wydatków były wydatki na pomoc społeczną wraz z pozostałymi zadaniami z zakresu polityki oraz rodziny. Wydatki w tych obszarach wynosiły ponad 11 milionów 100 tysięcy, co stanowiło też prawie 18% wszystkich wydatków budżetu. Na drogi publiczne wydatki wynosiły ponad 6 milionów 300 tysięcy. Na poziomie zbliżonym prawie 4 miliony 700 tysięcy złotych do roku 2020 ponosiliśmy wydatki na administrację publiczną, zapewniając mieszkańcom powiatu hajnowskiego właściwą obsługę administracyjną. Podobnie jak
w roku 2020 bieżące wydatki na promocję powiatu, na zadania z zakresu geodezji, kartografii, gospodarkę nieruchomościami, leśnictwo oraz na zadanie z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej były właśnie na podobnym poziomie. Wysoka Rado, Szanowni Zebrani. W 2021 roku zapewniliśmy niezakłóconą obsługę długoterminowego zadłużenia. W trakcie roku spłata rat kredytów wynosiła 820 tysięcy, to już powtarzam chyba po raz trzeci. Na koniec roku 2021 roku zadłużenie ogólne wynosiło 13 927 tysięcy. W trakcie roku obsługa papierów wartościowych oraz kredytów była na poziomie ponad 200 tysięcy złotych. I najważniejsze, że w roku 2021 była zachowana relacja wynikająca z artykułu 243, tego słynnego artykułu o finansach publicznych, tak aby wydatki bieżące nie przekraczały dochodów bieżących. Chociaż realizacja zadań w ramach budżetu roku 2021 odbywała się w granicach przepisów prawa i zgodnie z uchwałami Rady Powiatu, to jednak nie opuszcza nas świadomość, że nie spełniliśmy pewnie oczekiwań w różnych zakresie życia publicznego, ale nie z naszej niechęci, tylko z braku dodatkowych jakby środków na takie działania. Tak jak mówię, oczekiwań i problemów do rozwiązania jest jeszcze bardzo dużo, natomiast w zasadzie ograniczają nas tylko finanse. Życzymy sobie i Państwu, aby następne lata przyniosły lepsze efekty, jeżeli chodzi o subwencje i pozyskiwanie środków na przyszłe inwestycje związane z rozwojem naszego powiatu. Wysoka Rado, na wykonanie ubiegłorocznego budżetu naszego powiatu, które starałem się Państwu tak w skrócie przedstawić, miało wpływ praca wielu osób. Za pracę i wysiłki włożone w realizację budżetu pragnę podziękować moim współpracownikom. Wicestaroście Joannie Koilo, członkom zarządu powiatu pani Oldze Rygorowicz, panu Romanowi Ostawczuk i panu Jarosławowi Gerasimiuk. Dziękuję przewodniczącemu Rady Powiatu panu Eugeniuszowi Saczko oraz wszystkim państwu radnym obecnej kadencji, którzy kreowaliście ten budżet, współtworzyliście. My jako zarząd staraliśmy jak najlepiej jego realizować. Mam świadomość, że wiele waszych uwag i propozycji, często w pełni zasadnych, nie znalazło jednak odzwierciedlenia w rzeczywistości, w realizacji, ale tak jak mówiłem, jedynym ogranicznikiem to są finanse. Natomiast to, co założyliśmy na początku roku, w zasadzie pod koniec 2020 roku, gdy uchwalaliśmy budżet, zrealizowaliśmy jego z ogromną nawiązką. Myślę, że wszyscy otrzymamy satysfakcję, czytając opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku do sprawozdania z realizacji budżetu przez nas, samorząd, w 2021 roku. Musimy sobie uzmysłowić, że tylko żelazna dyscyplina, częste niestety odmowy wnioskującym i spoczywający na nas obowiązek gospodarności i rzetelności przy wydatkowaniu środków publicznych dały nam możliwość utrzymania wskaźników przy dość trudnej sytuacji finansowej. W tym momencie jeszcze raz chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim kierownikom jednostek organizacyjnych starostwa z jego pracownikami, moim pracownikom starostwa, naczelnikom i poszczególnych
ich wydziałów. Bardzo serdecznie dziękuję i proszę Wysoką Radę o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Hajnowskiego z wykonania budżetu za 2021 rok. Tak naprawdę to jest nasz wspólny sukces. Dziękuję bardzo. Dziękuję za przedstawienie sprawozdania. Bardzo proszę teraz pana Krzysztofa Petruka, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Hajnowskiego, o przedstawienie wniosku o udzielenie absolutorium. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Hajnowskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2021 rok. Na podstawie artykułu 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 528 oraz artykuł 270 ust. 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 305. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Hajnowskiego w składzie. Krzysztof Petruk, przewodniczący komisji. Mateusz Gutowski, zastępca przewodniczącego. Mirosław Łukianiuk, sekretarz komisji. Mirosław Romaniuk, członek komisji. Po uprzednim rozpatrzeniu i pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania finansowego za 2021 rok, uchwała nr 129/286/222 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2021 rok. Sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za 2021 rok, uchwała nr 126/272/2022 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za 2021 rok wraz z uchwałą nr Rio Rzymska Dwójka 00321/75/2022 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Białymstoku z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Hajnowskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok, informacji o stanie mienia komunalnego, uchwała nr 126/274/2022 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego. Zgłasza wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Hajnowskiego. Wynik głosowania: 3 głosy za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się. Przewodniczący Komisji Krzysztof Petruk. Dziękuję bardzo. Mamy także dwie opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jedna w sprawie wniosku o udzielenie, drugie odnośnie sprawozdania. Obie opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku są pozytywne. Przechodzimy do kolejnego podpunktu. Dyskusja. Otwieram dyskusję nad sprawozdaniem finansowym za 2021 rok. Kto z pań i panów radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Jest pan radny Bogusław Łabęcki. Bardzo proszę. Panowie przewodniczący, panie starosto, Wysoka Rado. Liczyłem na to, że ktoś jeszcze przede mną zabierze głos. Panie starosto, powiem tak, że tegoroczne głosowanie najwięcej chyba wzbudziło moich refleksji, najwięcej argumentów kłóciło się ze sobą nawzajem, jaki ostatecznie, jaką decyzję ostatecznie w sprawie głosowania przyjąć.
podkreślił pan w swojej wypowiedzi, że jedynym ograniczeniem takim, które naprawdę nas dotyka, jest ograniczenie finansowe. Pewnie oczywiście też, ale powiem panu, że to, co ja dostrzegam już od jakiegoś czasu i chyba artykułuję też dosyć wyraźnie, przede wszystkim to, co nas dotyka, to brak takiego strategicznego planu działania na rzecz powiatu. I to się najbardziej ujawnia na płaszczyźnie, którą Polska Akademia Nauk, dzisiaj będziemy ją cytować zresztą w jednej z uchwał, określa jako utrata funkcji społecznych i gospodarczych oraz niekorzystną, oraz mówi dalej Polska Akademia Nauk o niekorzystnej sytuacji demograficznej. I tutaj wiele elementów można by było pokazywać. Pewnie też poszczególne samorządy na terenie powiatu hajnowskiego mają w tym swój istotny udział. Natomiast taką symboliką tych zaniechań na tym polu funkcji społecznych i gospodarczych są na pewno zaniechania, takie trzy istotne, widoczne właśnie w przestrzeni oświaty. Może dlatego też one są takie widoczne i takie symboliczne, ponieważ, tak jak pan sam mówi, ponad 1/4 budżetu to właśnie oświata. Natomiast to, czego w 2021 roku nie udało się zrobić, aczkolwiek przymiarki takie były jakieś zapowiedzi nawet, że możemy się tego spodziewać, no to przede wszystkim poprawa oferty szkolnictwa zawodowego, technicznego. Nie zrobiliśmy w ubiegłym roku nic, żeby to zmienić. No i ten rok jest jakby tego konsekwencją. Przynajmniej jedną dużą możliwość sfinansowania dużej inwestycji na terenie zespołu szkół zawodowych dotyczącą remontu, przystosowania do nowych możliwości czy do nowych potrzeb funkcjonowania szkolnictwa zawodowego, technicznego przegapiliśmy w ubiegłym roku. Proszę zobaczyć. No to proszę zobaczyć, jakie dofinansowanie inne szkoły w tym czasie pozyskały. I na co te środki były przeznaczane. Może trzeba było pójść na przykład w szkolnictwo, w kierunki drzewne, odtworzenie ich na naszym obszarze. Mówiliśmy o tym. I właśnie to, o czym... Przepraszam, panie radny, sekundkę tylko. Bardzo proszę, po kolei. Pan radny się wypowie i wtedy będę udzielał kolejnych głosów, a tak to będzie taka trochę niepotrzebna dyskusja. Proszę i bardzo. To, co teraz wywołał pan radny Ostapczuk, właśnie dwie osoby chętne. Tą sytuację najlepiej obrazuje to, że nie było zgody organu prowadzącego w ubiegłym roku na realizowanie nauki w zakresie rozszerzonym z niektórych kierunków, na przykład w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Hajnówce. No i właśnie, i to jest tak, że nie ma chętnych, no bo nie ma oferty, tak? Jeżeli nie stworzymy oferty, nie będziemy mieli chętnych. I jakby tutaj te elementy w roku ubiegłym nie zostały zabezpieczone, nie zostały zmienione. Oczekujemy tego, że może poprawa nastąpi w tym roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pewnie pan radny Ostapczyk chciałby zabrać głos, ale ja tylko w sprawie oferty. No, z tego, co ja pamiętam, a raczej dobrze pamiętam, to za ofertę szkół są przygotowane, odpowiedzialne przede wszystkim szkoły. Czyli powstaje pytanie, czy dyrektorzy szkół, konkretnej szkoły, o której pan wymienił, takie oferty przedstawiły, a starosta się na to nie zgodził, czy takiej oferty nie było, bo od tego się zaczyna. To szkoły przede wszystkim powinny przedstawić takie oferty. Bardzo proszę.
ad vocem bezpośrednio. W ofercie szkoły istniały, znaczy szkoła przygotowała ofertę kształcenia rozszerzonego w zakresie niektórych przedmiotów, tak? No już tutaj nie będę wymieniał, tak? Konkretnie, natomiast nie została ta oferta zrealizowana ze względu na to, że organ prowadzący nie zapewnił środków finansowych na jej realizację. I teraz dokończyć, dlaczego nie zapewnił? Bo ile osób było chętnych? Bo to tak jesteś, no właśnie, teraz... No ale właśnie, ale od czegoś trzeba zacząć. Możemy zacząć dyskusję. I teraz pytanie, czy to jest organ winny, czy szkoła, która opracowywała ofertę, nie potrafiła tej oferty sprzedać w środowisku. No, bo nauczyciele, dyrektorzy szkoły mają obowiązek prowadzenia takiej szerokiej rekrutacji, prawda? Więc promowania tego wszystkiego, więc to jest bardzo istotne. Jedno się udało, a więc tam promocja ta była. Być może było za mało promocji. Promocją to nie jest tylko chodzenie w kwietniu czy w lutym, zachęcanie, ale promocją są wyniki matur. Ale no właśnie o to chodzi. Jak doprowadzić do wyników matur, kiedy no, mogę panu organ powiedzieć, prowadzący ale później zatrzymuje chętnie, możliwość kształcenia, tak? Chętnie panu opowiem, jak doprowadzić, żeby były wysokie wyniki na maturze, ale to później. No wiem, proszę wiem, bardzo, że jest pan radny Ostawczy. A, pan starosta, proszę bardzo. Szanowni Państwo, słychać. Ja poproszę o zabranie głosu przez panią naczelnik, natomiast, bo pewnie zna więcej szczegółów. Natomiast z moich informacji, które mam jeszcze w głowie, klasę podzieliliśmy na dwie grupy. Z każdej grupy, szanowni Państwo, przychodziło po dwie osoby do rozszerzeń różnych. To, co mówi dzisiaj pan przewodniczący. Panie Bogdanie, proszę nie wprowadzać w błąd opinii publicznej. Jakby była piętnastka, co za problem rozszerzenie zrobić z biologii, z chemii, z matematyki. Była nawet sytuacja, że o jedną osobę była walka, bo chce rozszerzenia jedna osoba. No szanowni państwo, jak będziemy rozszerzać dla każdej osoby, to my pozamykamy resztę szkół. Panie Bogdanie, dzisiaj pan też stwierdził, nie skorzystaliśmy z dofinansowania do zespołu szkół zawodowych, bo skorzystaliśmy do LO numer 1. Co by pan powiedział, jakby była dzisiaj odwrotna sytuacja? Panie Bogdanie, no przygotowujemy dokumentację i chcemy w następnym rozdaniu Polskiego Ładu złożyć wniosek na remont, modernizację obiektów zespołu szkół zawodowych, włącznie z boiskiem. Tak naprawdę, przepraszam, przez te ostatnie 4 lata poprzedniej kadencji. Co zostało zrobione w jakiejś tam szkole? Przepraszam bardzo. Cały czas jakiś taki, panie Bogdanie, dziwny atak. No przekazujemy pieniądze, teraz próbujemy zaciągnąć kredyt pewnie w przyszłości za rok czy za dwa, żeby doprowadzić szkołę LO numer 1. To, co powtarzałem nieraz, uczyłem się przez 4 lata do takiego poziomu, aby faktycznie ta nauka sprawiała przyjemność dla dzieci i nauczycieli. Czy my nie wyszliśmy z propozycją? Nie będę o niej mówił. To, co ja planowałem zrobić, spotkać się z dyrekcją, spotkać się z nauczycielami, natomiast zostało bardzo szybko wyprzedzone, że oto pan starosta chce zlikwidować pierwszy ogólniak. I zbierano podpisy po całym województwie. Czy na tym polega dialog? I dzisiaj wprowadzamy znowu w opinię, że oto starosta nie chce dać pieniędzy na rozszerzenie. Da, jeżeli będzie grupa 15-osobowa, nie ma problemu. Ale dawaliśmy też po 5. Być może uzupełni odpowiedź pani. Ale jeszcze słówko. Nabór do technikum drzewnego. Szanowni Państwo, po tej sytuacji, kiedy powstawały gimnazja, faktycznie technikum drzewne i nauczanie przedmiotów drzewnych zniknęło. Robiliśmy nabory jeszcze w tym momencie, gdy, pamiętam, byłem wicestarostą. Jedna osoba, dwie się zgłaszały. Po prostu ten biznes, taki typowo rodzinny, niestety umarł w Hajnówce z wiadomych względów. Dla tych przedsiębiorców niewielkich niedużo trzeba było drewna budulcowego, które pozwalałoby taką małą manufakturę prowadzić. Natomiast co się stało? Stało się to, że oni nie mieli w ogóle dostępu, natomiast wprowadzono przetargi, przyjeżdżali firmy z daleka, spoza powiatu hajnowskiego, wykupowały to, co tylko można było wykupić.
I niestety ten biznes prywatny, prawie 1000 małych przedsiębiorstw w Hajnówce zniknął. Będziemy się starać odbudowywać inne, również klasy otwierać, ale to musi być też zgodne z zapotrzebowaniem, które jest w całym województwie. Nie można sobie tak sobie jakieś klasy otworzyć. Natomiast otwierając też klasę, w której środki trzeba przeznaczyć bardzo duże, bo trzeba nowych nauczycieli, sprzęt i tak dalej. Musimy się skupić tutaj na firmie przede wszystkim Pronar, na firmach z Bielska, jak również tutaj gastronomia, hotelarstwo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Ostapczyk. Dziękuję, panie przewodniczący. Panie Bogdanie Łabęcki, no trochę tak jak pan starosta zauważył, wprowadzanie ludzi w błąd. Zacznijmy może od początku. Uchwalając w ubiegłym roku ten budżet, cytuję może niedosłownie, ale powiedział pan słowa mniej więcej tak brzmiące, że no w zasadzie nie ma się do czego przyczepić w tym budżecie, natomiast będzie pan głosował przeciw, dlatego że nie spłacamy kredytów, zostawiamy to naszym następcom. Otóż tak, około 1 000 000, jak się nie mylę, spłaciliśmy kredytu pomimo tych inwestycji. Jeżeli mówimy o szkołach, o rozszerzeniu, to kosztuje nas to prawie 4 miliony dodatkowych środków rocznie. Do tego dochodzą, jak pan widzi, inwestycje, kolejne 3 miliony chociażby na pierwsze LO. I jeżeli byśmy poszli, tak jak pan starosta tutaj słusznie zauważał, że jeszcze po 2, 3 czy 5 osób byśmy pozwalali na rozszerzenia, to wtedy jakie musielibyśmy zaciągać kredyty i znowu by pan głosował przeciw. Chociaż i tak, jak rozumiem, no dla normy pan zagłosuje przeciw, bo nie inaczej. Oferta, która jest teraz przygotowywana przez nas, jest chyba nigdy nie było w historii powiatu tak szeroko konsultowana z dyrekcją. Jest tutaj pani Nina, która zajmuje się tymi sprawami. To dyrektorzy proponują nam, jakie kierunki, bo oni robią ankiety, oni rozmawiają z młodzieżą i oni jak gdyby są zorientowani zdecydowanie lepiej od nas, w którym kierunku ma to iść. Tak jak cały zarząd tutaj chyba powtarza, ja myślę, że nikt z rady nie ma nic przeciwko temu. Kolejną taką inwestycją, największą chyba będzie zespół szkół zawodowych. Oni są tam naprawdę w opłakanym stanie, pierwsze LO również. Ale jak pan starosta również tutaj przed chwilą zauważył, jakoś w poprzednich kadencjach to chyba niezbyt przeszkadzało. Próbujemy nadrabiać. Pamiętajcie państwo, że po raz pierwszy, może to i demografia, a może nie tylko, po raz pierwszy od 10 lat zatrzymaliśmy spadkową liczbę uczniów w naszych szkołach. Od 10 lat po raz pierwszy. Zrobimy wszystko, żeby to nie było wyjątkiem, ale do tego jest potrzebna infrastruktura. Pan wie, jak wyglądają warsztaty, jak wygląda cała szkoła. Pamiętajcie państwo, że zrobiliśmy już jedną inwestycję na terenie szkoły i później wszyscy byli zdziwieni, jakież to dostaliśmy środki dodatkowe na wyposażenie. Ale dostaliśmy je na wyposażenie tylko dlatego, że najpierw zrobiliśmy inwestycję, która to umożliwiła. Więc mówienie nam, że my nie patrzymy perspektywicznie i tak dalej, no nie wiem, jak to się ma. Dlatego jeszcze raz. Pilnujemy budżetu, nie jest to łatwa sprawa. Pamiętajcie państwo, że pomimo tego, co mówiłem, że zatrzymaliśmy liczbę spadkową uczniów, mamy ich troszeczkę więcej, to subwencja jest pomimo inflacji mniejsza jak w ubiegłym roku. Czyli znowu dojdą nam dodatkowe koszty. Musimy o tym również myśleć. Gro inwestycji, które tutaj pan starosta przypominał, mamy również rozłożone w latach, je trzeba również kontynuować i opłacać. RIO, jak widać, przychylnie patrzy na to, co robimy
I to jest chyba najlepszym wskaźnikiem tego, bo ja rozumiem, że opozycja ma swoje prawa i może ma prawo nie zgadzać się z tym, co robimy i nas krytykować. Natomiast jeżeli już, to bym prosił o bardziej merytoryczne te krytyki, a nie, mniej populizmu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Krzysztof Petruk. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, jak zawsze pewnie dyskusje o oświacie są dosyć ożywione, ale ja chciałbym zwrócić uwagę na inny, na zupełnie inny problem. Tutaj faktycznie mamy jakby dwa aspekty. Jeden to przygotowana oferta, drugi to nabór. To, co mówił przed chwilą radny Ostapczuk, rzeczywiście w tym roku pewnie wyjdzie to w miarę pozytywnie, ale to ze względu na to, że mury szkół podstawowych opuszcza tak zwany podwójny rocznik. Ja bym chciał zwrócić uwagę na sytuację, która jest przed następną radą powiatu, która się nam kroi za 2 lata, kiedy opuszczą mury szkół dzisiejsi uczniowie klasy szóstej. W mojej szkole tych uczniów jest 4. W niektórych szkołach tych uczniów nie ma w ogóle. I według informacji, trzeba by ją oczywiście zweryfikować, za 2 lata przyjdzie fala młodzieży do szkół średnich mniej więcej 106-109. Z tego około powiedzmy 20% odchodzi do szkół innych, na przykład do Technikum Leśnego, do szkół zewnętrznych Bielsk czy Białystok, to przypuśćcie, że zostanie 80 potencjalnych uczniów na 3 szkoły. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Łabęcki. Panowie przewodniczący, pani starosto, Wysoka Rado, więc tak, żeby faktycznie jakiś argument merytoryczny oprócz tych populistycznych. Mówiliśmy na poprzedniej sesji o raporcie Urzędu Pracy. Zapotrzebowanie na kolejne, na konkretne zawody w naszym powiecie. To też było wtedy przedmiotem dyskusji. Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna 93 osoby, zapotrzebowanie stolarz 26. Nie kształcimy w tych kierunkach. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Ostapczuk. Króciutko też odpowiem. No ale jeżeli dyrektorzy robią rozeznanie, czy są chętni, to jak chce pan, no z całym szacunkiem, przymusić tych przyszłych absolwentów, żeby podejmowali te kierunki, jeżeli oni tego nie chcą? No rozmawiajmy naprawdę o konkretach, bo to, co mamy zapotrzebowanie na rynku, a to, czym są zainteresowani nasi przyszli uczniowie, no to ma się nijak. Musimy się podporządkować pod to, co jest potrzebne na daną chwilę, a nie pod to, co byśmy chcieli. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym kończymy dyskusję na temat rozpatrzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu i przechodzimy do głosowania uchwał. Pierwszą uchwałą to będzie uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? 13 radnych, przepraszam, było za, 3 radnych było przeciw. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi powiatu hajnowskiego.
Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządu powiatu hojnowskiego? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Zagłosowało 13 radnych, 3 radnych przeciw. Uchwała została przyjęta. Tym samym zarząd otrzymał absolutorium za rok ubiegły. Proszę bardzo, pan starosta chciałby zabrać głos. Chcę przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować za wotum zaufania, które zostało udzielone, a w tej chwili za absolutorium. Szanowni państwo, wiadomo, krytyka jest potrzebna, jeżeli jest merytoryczna, bo nie wszyscy na wszystkim się znają i naprawdę, jeżeli jest ta współpraca i dobre podpowiedzi, na pewno z tego korzystamy. Natomiast ja chcę bardzo serdecznie podziękować dla mojej pani minister finansów, naszej skarbnik, pani Anieli Majewskiej, która ten budżet trzymała w ryzach i nie zawsze pozwalała na to, co zamierzył tam starosta, czy przekazał później zarządowi. Dlatego pani Anielu bardzo serdecznie dziękuję. Panie Leszku, pan podnosi 3 razy rękę, to ja nie wiem, jak pan nawet i głosował. Nie, jakoś tak dziwnie. Teraz mam nawet wątpliwości, szanowni państwo, bo jest punkt 12, zmiany w budżecie na 2022 rok. Modernizacja ELO numer 1 zaczęła się w 2021. Tak naprawdę mam mieszane uczucia, ale do tego już nie będę wracał. Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim radnym za ogromne zaufanie. Natomiast państwu, którzy nie udzielili nam absolutorium i wotum zaufania, dalej liczę na współpracę i takie słowa, które na pewno wspomogą realizację naszych działań w następnym i w tym roku. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim radnym, którzy przede wszystkim głosowali za wotum zaufania i absolutorium. Dziękuję serdecznie. To jest wasz wspólny sukces z pracownikami. Dziękujemy, gratulujemy jeszcze raz uzyskania absolutorium i życzymy, żeby kolejne lata były też obfite w inwestycje. Przechodzimy do punktu 8 porządku obrad. Słucham? Jeżeli jest wniosek o przerwę, to czy potrzebna przerwa? Prosi. Dobrze, to w związku z tym ogłaszam 10-minutową przerwę.
Coś mu... Bardzo proszę o zajmowanie miejsc. Bardzo proszę już o zajmowanie miejsc. Wznawiam obrady po przerwie. Przechodzimy do punktu 8 porządku obrad. Informacja o wykonaniu w 2021 roku planu finansowego SPZOS w Hajnówce. Jest dzisiaj obecny na sesji pan dyrektor Grzegorz Tomaszuk, dyrektor SPZOS. Bardzo proszę o... Wszyscy radni oczywiście informacje otrzymali. Była ona przedmiotem dyskusji na komisjach, ale proszę o krótkie uzupełnienie. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Tak jak Pan Przewodniczący powiedział, że radni otrzymali informacje, no bo dzisiejszy temat to finanse naszego szpitala, zatwierdzenie wyniku finansowego oraz informacje o sytuacji finansowej. Sporo informacji, które mówią o przychodach, o naszych kosztach. No, rok ubiegły to, podam jedną liczbę, to 113 milionów przychodów. Oczywiście tutaj były też dodatki covidowe. Ale ja chcę powiedzieć, że jest projekt ustawy, który mówi też o finansach naszych szpitali w kraju. Projekt ustawy to jest o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. Jak wiadomo, rządzący zawsze mają problem z finansami szpitali, chcą to, mi się nie dziwię, uporządkować. Jest projekt ustawy. Ta ustawa jest po konsultacji społecznej i lada moment ma trafić do Sejmu. No niektórzy mówią, że rewolucja szykuje się w ochronie zdrowia, jeżeli chodzi o szpitale. Ja zwrócę uwagę na kilka takich jakby momentów istotnych, a więc powstaje Agencja Rozwoju Szpitali, a więc kolejna firma w ochronie zdrowia, która ma czuwać nad kondycją prawda, szpitali, kondycją finansową szpitali. I szpitale jakby są podzielone na cztery kategorie w zależności od wyników finansowych. Ja nie będę czytał może dokładnie, prawda, jak wyglądają te poszczególne kategorie. Niemniej
kategoria A zostanie przyznana szpitalowi w dobrej sytuacji finansowej, które spełnia określone warunki, ja o tych warunkach później powiem, kategorię B, kategorię C i kategorię D zostanie przyznane szpitalowi wymagającemu pilnego wdrożenia działań naprawczych i rozwojowych, w przypadku którego wskaźnik zobowiązań i tak dalej, to prawda, fachowe nazewnictwo, a więc praktycznie tutaj ten szpital jakby w praktyce będzie zarządzany przez tą Agencję Rozwoju Szpitali w przypadku kategorii D. I w projekcie tej ustawy jest wykaz szpitali w całej Polsce i przyznana kategoria. I chcę powiedzieć, że nasz szpital jest w tej kategorii A. Jeżeli chodzi, bo tam są trzy wskaźniki takie finansowe. Wskaźnik rentowności działalności operacyjnej wynosi ponad zero. W naszym przypadku to jest 4,03. Wskaźnik płynności szybkiej wynosi ponad 1. W naszym przypadku ten wskaźnik 3,49. Wskaźnik zobowiązań wymagalnych do przychodu ogólnie wynosi mniej niż 0,2. No u nas jest po prostu 0, bo nie mamy zobowiązań wymagalnych. Wskaźnik zobowiązań ogólnie do przychodu ogólnie jest niższy niż 30%. W naszym przypadku to jest 0,05. Także jeżeli ta ustawa wejdzie w życie, to no, przynajmniej na ten sam początek u nas jakby nie grozi jakaś tam bardzo mocna restrukturyzacja, programy naprawcze i tak dalej, i tak dalej. Nie wiadomo też, czy ta ustawa wejdzie, bo mocno krytykowana jest przez samorządy, przez właścicieli szpitali i tak dalej. I jakby dalej będzie zależało to od decyzji, prawda, parlamentu. Tu było mowa też o naszych inwestycjach. Chcę się wspomnieć, że chodzi o rok bieżący, to jutro jest przetarg na zakup rezonansu. Otrzymaliśmy dotację około 5 milionów złotych z budżetu państwa, ale w międzyczasie tak się ceny zmieniły, że przeznaczamy 8 milionów złotych. Liczymy, że tak będą po prostu opiewały ofertę. Mam nadzieję, że będą takie oferty i przetarg zostanie rozstrzygnięty i ten rezonans zafunkcjonuje w naszym szpitalu do końca roku. Również druga inwestycja o wartości około 8 milionów złotych to jest przebudowa naszego oddziału obserwacyjno-zakaźnego, chociaż no, naszym zdaniem to jest dosyć nowoczesny oddział, ale epidemia związana z COVID-19 pokazała, że no, jednak trzeba dostosować do warunki lokalowe do tej jednostki chorobowej i też decyzja, bo wniosek złożyliśmy do Ministerstwa Zdrowia, był nabór wniosków na 8 milionów złotych i decyzji nie mamy. I w czerwcu mają być ogłoszone wyniki. Szpital jest dosyć, prawda, dobrze wyposażony w aparaturę medyczną. Praktycznie wszystko mamy z wyjątkiem tego właśnie rezonansu. Ale oczywiście najważniejsi są ludzie, najważniejsi pracownicy i przy tej okazji po prostu za te finanse, za tę pracę chciałem, prawda, pracownikom serdecznie podziękować, bo to pracowniki o wysokich kwalifikacjach przyciągają pacjentów, prawda, nie tylko z naszego powiatu, ale również z całego kraju. Taki jest system w ochronie zdrowia teraz, że żeby szpital miał dobrą kondycję finansową, żeby się rozwijał, to muszą po prostu jakby korzystać z tego pacjenci, gdy więcej było po prostu pacjentów. Także tyle na tym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do informacji o wykonaniu planu finansowego?
do pana dyrektora. Nie widzę. Dziękujemy. W związku z tym przystąpimy do przegłosowania uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2021 SPZOS w Hajnówce. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Zagłosowało 16 radnych. Projekt został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Inspekcji Sanitarnej. Jest obecna pani powiatowa inspektor sanitarna, pani Julita Gierasimiuk. Sprawozdanie było rozpatrywane szczegółowo na Komisji Spraw Społecznych. Czy pani chciała jeszcze kilka słów dodać, czy coś innego poinformować radnych? Bardzo proszę. Ja chciałam podziękować moim pracownikom za to, że w tak trudnych czasach, przy tak dużym nawale pracy w związku z pandemią, poradziliśmy sobie, że byli bardzo sprawni, bardzo chętni do pracy. Pracowaliśmy praktycznie od 7.30 do 21.00 każdego dnia, łącznie z weekendami. Więc bardzo dziękuję moim pracownikom. Dziękuję. My oczywiście też przełączamy się do podziękowań. Pytanie jest, czy są pytania do pani inspektor do sprawozdania? Nie widzę. W związku z tym dziękujemy i przystąpimy do głosowania. Kto z pań i panów jest za przyjęciem sprawozdania? A nie, to nie głosujemy sprawozdania. Nie musimy przyjmować przez ten. To tylko informacje. Także dziękujemy bardzo za informację. Przechodzimy do punktu 10 porządku obrad. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 rok. Informację przygotowała pani Jolanta Prusinowska. Informacje mieliśmy na komisjach. Czy pani Jolanta chciałaby coś dodać? Czy może pytania są do pani dyrektor? Pytań nie widzę, także bardzo proszę, słowo. Ja może tylko bardzo króciutko powiem, że ocena zasobów pomocy społecznej sporządzona jest rokrocznie na podstawie danych posiadanych przez nasze centrum, a także opracowujemy prognozę na kolejne lata. Ocena, zapisy i wyniki tych naszych badań też będą wykorzystywane w strategii, która będzie tworzona na kolejne lata. Nasza obecna strategia rozwiązywania problemów społecznych obowiązuje do końca tego roku i w bieżącym roku będziemy opracowywać już kolejną strategię na lata następne. Także dziękuję bardzo. Proszę o przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej. Dziękuję. Czy są jakieś może pytania do informacji? Nie widzę. Tak jak poprzednio, informacje przyjmujemy bez głosowania. Dziękujemy bardzo. Przechodzimy do punktu 11 porządku obrad. Informacja na temat działań związanych z promocją powiatu, współpraca z zagranicą, zawarte porozumienie i funkcjonowanie Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej. Informacja została przygotowana przez panią naczelnik Walentynę Pietroczuk. Czy pani Walu, chciałaby pani kilka słów dodać do tego, coś ciekawego? Czy oczekuje pani na pytania? Proszę bardzo. Oczywiście. Szanowni Państwo Radni, Panie Przewodniczący. Oczywiście oczekuję na pytania, jeśli takie są, ale na temat współpracy chciałabym powiedzieć, że właśnie wczoraj dotarli do nas przedstawiciele regionu Nordsee-Jytrena, którzy jutro będą uczestniczyli w zakończeniu roku szkolnego w drugim liceum ogólnokształcącym w Hajnówce. I oczywiście przywieźli dla uczniów, którzy bardzo dobrze się uczą i przede wszystkim wykonują pracę społeczną na rzecz społeczności powiatu, nagrody. Także jutro taka uroczystość będzie miała miejsce i również zapraszamy do spotkania z naszymi gośćmi w późniejszym czasie. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Dziękujemy za przygotowanie informacji. Przyjmujemy bez głosowania.
Przechodzimy do punktu 12 porządku obrad. Powzięcie uchwał w sprawach i do podpunktu 12.1. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. Mamy pozytywną opinię Komisji Spraw Społecznych, Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, ale mamy też autopoprawkę. Bardzo proszę panią skarbnik. W zasadzie mamy autopoprawkę, która była uzupełnieniem uchwały z dnia 20 czerwca i z dnia dzisiejszego 23 czerwca. Pierwsza dotyczy wprowadzenia do budżetu projektu pod nazwą remont dróg w powiecie hajnowskim w gminie Czeremcha, Kleszczele, Dubicze, Cerkiewne, Czyże, Narw, Hajnówka. Wartość projektu jest to 5 250 000 zł, w tym dofinansowanie ze środków Ładu Polskiego 4 987 000. No, pozostała część to jest to pomoc finansowa gmin. To jest jedna sprawa. Druga sprawa dotyczy też zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie 8 805 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. I trzecie uzupełnienie jest to zwiększenie budżetu o 26 zł. To jest to korekta części oświatowej subwencji ogólnej, który to minister finansów koryguje poprzednie pismo i zwiększa o 26 zł wcześniejsze zapisy. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę. Czy są pytania? Nie widzę, w związku z tym przystąpimy do przegłosowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał, kto jest przeciw? Jednej osoby nie ma. Zagłosowało 15 radnych. Projekt uchwały został przyjęty. Przechodzimy do punktu 12.2. Uchwała w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej powiatu hajnowskiego na rok 2022-2034. Pozytywne opinie Komisji Spraw Społecznych, Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego i jest też autopoprawka. Bardzo proszę. Autopoprawka dotyczy przedsięwzięcia, które trzeba zapisać. Jest to rozbudowa i przebudowa ulicy Górnej w Hajnówce. Drugi etap. Wartość ogólna 10 500 000 zł. Dofinansowanie z Ładu Polskiego 9 974 000. I okres realizacji to jest 22-24. Wydatki będą w latach 23-24. W tym roku na pewno będzie przeprowadzone postępowanie przetargowe. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę, w związku z tym. Tak, proszę bardzo, pan starosta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, w wieloletniej prognozie finansowej są też zapisane ewentualnie kredyt właśnie na remont, modernizację pierwszego ELO numer 1. Dlatego też tutaj jest prośba, aby może nie wziąć kredytu w przyszłości. Jest prośba tutaj do kolegów radnych z PiS-u, aby poszukać środków dodatkowych w budżecie, czy też pana marszałka, czy budżetu państwa o dofinansowanie tej inwestycji i będzie łatwiej po prostu na pewno wykonać następne inwestycje, które już planujemy, chociażby w zespole szkół zawodowych. Jestem po wstępnej rozmowie tutaj z panem Bogdanem i myślę, że taka sugestia w kierunku pana jest jak najbardziej zasadna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Łabęcki potwierdzi przyjęcie sugestii. Myślę, że dwie edycje Polskiego Ładu najlepiej pokazują, że faktycznie jako przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości tutaj w powiecie hajnowskim staramy się pozyskiwać dla naszego powiatu jak najwięcej środków i nie tylko z tego źródła, bo także z innych źródeł finansowania, na które jako struktura
polityczna mamy wpływ, też będziemy starali się. Samorządy. Ja rozumiem, że tutaj chodzi o dofinansowanie z innych źródeł, ale tak jak mówię, że jako struktura polityczna z tych źródeł, z których możemy pozyskiwać środki, tak jak robiliśmy to i wcześniej, będziemy starali się te środki odnajdywać. Myślę, że tutaj kluczem do tego będzie stała formuła spotkań, rozmów, dyskusji i będzie to podstawa do tego, żeby właśnie ta współpraca w tym kierunku się toczyła. Dziękuję bardzo. Nie ma więcej głosu, w związku z tym przystąpimy do przegłosowania uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu hajnowskiego na lata 2022-2034. Kto jest za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał, kto jest przeciw? Zagłosowało 15 radnych. Ktoś jeden wstrzymał się od głosu. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 12.3. Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ w Hajnówce za rok 2021. Jest pozytywna opinia Komisji Spraw Społecznych, Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Pan dyrektor już mówił o bardzo dobrej, powiedzmy, czy dobrej sytuacji, bardzo dobrej sytuacji finansowej naszej placówki. Słucham? Niezłej. Dobrze. Czy są pytania jeszcze do projektu tej uchwały? Pan dyrektor chciałby jeszcze raz zabrać głos? Nie. Bardzo proszę. A mianowicie powiedziałem, sytuacja niezła, mamy zapasy. Ale wiadomo, od 1 lipca szykuje się, prawda, podwyżka w ochronie zdrowia pracowników medycznych i nie tylko. Wczoraj, prawda, Sejm po odrzuceniu poprawek Senatu, bo my to śledzimy, przyjął, prawda, tą ustawę. Będzie czekała na podpis prezydenta. I jak ta ustawa stanowi, jakie minimalne wynagrodzenie mają mieć pracownicy medyczni, to są dosyć znaczące, prawda, podwyżki, około średnio się ocenia 30% średnio na wszystkich, prawda, pracowników, mówimy o całym kraju oczywiście. To są słowa ministra, jakby ministra Niedzielskiego. Jedynym mankamentem tej ustawy jest to, że nie ma źródła jeszcze finansowania po prostu, także wczoraj się dowiadywałem w Funduszu Zdrowia, czy będą dodatkowe środki finansowe, na ten temat nie wiedzą. Czyli jeżeli mamy jakieś zapasy, a ta podwyżka od 1 lipca będzie obligatoryjna, no to angaże muszę po prostu od 1 lipca przygotować wszystkim, prawda, pracownikom. No i drugie takie moment, co mówiłem, rezonans, do którego na pewno tutaj trzeba dołożyć. Ja chcę powiedzieć, że formalnie z wnioskiem wystąpi pan starosta do wojewody, za co serdecznie dziękuję. Wojewoda przekazał po pozytywnym zaopiniowaniu naszego szpitala wyżej do odpowiedniego ministerstwa i te pieniądze otrzymaliśmy, ale na początku roku uważaliśmy, że 5 milionów nam wystarczy. Natomiast no tak, bo tam trzeba też dostosować pomieszczenia do rezonansu. Chcemy tomograf przenieść jeszcze w inne miejsce i rezonans. No sama adaptacja oceniamy, że będzie kosztowała 2,5 miliona złotych plus rezonans to około 8 milionów złotych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma pytań, przystąpimy do przegłosowania uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce. Kto jest za przyjęciem projektu, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Zagłosowało 16 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 12.4. Uchwała w sprawie deklaracji udziału powiatu hajnowskiego w opracowaniu i realizacji lokalnej strategii rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Puszcza Białowieska na lata 2021-2027. Jest pozytywna opinia Komisji Spraw Społecznych, Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, ale jest wśród nas pan prezes Eugeniusz Kowalski, prezes lokalnej grupy działania. Czy są jakieś pytania do pana prezesa, czy może pan chciałby coś dodać do tej uchwały? Pytań na razie nie. Bardzo prosimy o kilka słów. Proszę bardzo. Dzień dobry państwu. Szanowni państwo, Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska jest organizacją, która udziela dotacji dla podmiotów zlokalizowanych na obszarze całego powiatu hajnowskiego i trzech gmin powiatu bielskiego, czyli gminy Bielsk-Podlaski, Boćki i Orla. W tym roku przystępujemy do kolejnego okresu programowania, który będzie trwał aż 7 lat, czyli praktycznie do roku 2030. W związku z powyższym na jesieni przystąpimy do opracowania lokalnej strategii rozwoju, gdzie metodami takimi partycypacyjnymi razem z państwem będziemy opracowywać strategię, uwzględniając wszystkie potrzeby naszych członków, w tym samorządów lokalnych, gmin i powiatów. W związku z powyższym ta uchwała jest niezbędna, aby jednoznacznie zdeklarować udział starostwa powiatowego w realizacji tego projektu na kolejne 7 lat. Dziękuję wszystkim za to, że uchwałę taką zaopiniowali pozytywnie i dziś najprawdopodobniej zostanie przyjęta. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są pytania? Nie widzę, w związku z tym przejdziemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie deklaracji udziału powiatu hajnowskiego w opracowaniu i realizacji lokalnej strategii rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska na lata 2021-2027. Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Zagłosowało 15 radnych, jeden radny wstrzymali się od głosu. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 12.5. Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Hajnowskiego w sprawie możliwości pozyskania drewna z Puszczy Białowieskiej z przeznaczeniem na opał mieszkańcom powiatu hajnowskiego. Pozytywna opinia Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, ale jest autokorekta. Bardzo proszę pana starostę o przedstawienie autokorekty. Szanowni państwo, przede wszystkim jeżeli chodzi o stanowisko Rady Powiatu w sprawie pozyskania drewna opalowego, to nie jest pierwsze. Były również różne pisma pisane do Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, do Ministerstwa Środowiska o możliwość pozyskania drewna dla mieszkańców z obszaru nadleśnictw Puszcza Białowieska. Dla nas niezrozumiałe jest, że tak naprawdę od 3 lat mieszkańcy powiatu hajnowskiego nie mają możliwości pozyskać drewna opalowego. Biorąc pod uwagę obecną sytuację, jeżeli chodzi o możliwość pozyskania taniego nośnika opalowego, a takim jest drewno, nasze stanowisko tym bardziej jest zasadne, aby mieszkańcy mogli się zaopatrywać w drewno, którego mamy pod dostatkiem w Puszczy Białowieskiej. Ja tylko przypomnę, że gdy uchwalono aneks do planu urządzania lasów w ubiegłym roku, mieliśmy nadzieję, że faktycznie w nadleśnictwach Browsk i Białowieża, przynajmniej w tych dwóch nadleśnictwach, mieszkańcy również z obszaru nadleśnictwa Hajnówka, który nie był objęty tym aneksem, będą mogli zaopatrywać się w drewno. Okazało się, że nastąpiła bardzo szybka blokada przez organizacje pozarządowe. Dla nas w ogóle niezrozumiałe, jeżeli chodzi o takie zachowanie. Gdyż na przykładzie chociażby nadleśnictwa Browsk opał był pozyskiwany z obszaru oczywiście objętego Puszczą Białowieską, ale z Puszczy Lackiej. Także nawet ten fakt już mówi bardzo dużo o tym, że faktycznie jest ogromne utrudnienie dla mieszkańców z niezrozumiałych względów. I tutaj właśnie prosimy i pana ministra, i zwracamy się do Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Regionalnej, do naszych nadleśnictw, aby podjęto zdecydowane działania. Wczoraj odbyła się konferencja odnośnie leśnych kompleksów promocyjnych. Jestem w takiej Radzie Naukowo-Społecznej
i również ten temat był podejmowany. Wiem, że nadleśnictwa wystąpią z wnioskami do zasądzonej decyzji przez organizacje pozarządowe. Nie chcę dzisiaj wymieniać, natomiast my również podejrzewam, że w miesiącu, chociażby w sierpniu czy w jesiennych, jeszcze jedną uchwałę przyjmiemy w tym zakresie, aby zainteresować nie tylko Ministerstwo Środowiska, ale również inne ministerstwa. Nawet biorąc pod uwagę ogromne zagrożenie w Puszczy Białowieskiej w obrębie jednostki wojskowej, o którym monitorujemy non-stop, tak naprawdę odbijamy się jak groch o ścianę. Niestety pewne rozporządzenia, które są związane pewnie z rozporządzeniami wyższymi niż nasze ogólnopolskie, są przyczynkiem do tego, że ta sytuacja tak, a nie inaczej wygląda. Tutaj pan przewodniczący przede wszystkim zwrócił się z prośbą o autokorektę tego naszego stanowiska. Szanowni Państwo, w pierwszym w tytule, jeżeli chodzi o stanowisko naszej Rady, są następujące zmiany i takim słownictwem posługujemy się później w całym piśmie. Chodzi o stanowisko Rady Powiatu Hajnowskiego w sprawie możliwości pozyskania drewna z nadleśnic gospodarujących na terenie Puszczy Białowieskiej z przeznaczeniem na opał, w szczególności mieszkańcom powiatu hajnowskiego. I takie słownictwo jest wyrażane dalej w piśmie, gdzie to dotyczy. Jeżeli chodzi o stanowisko, które chcemy przekazać, to jeszcze raz powtórzę do ministra środowiska klimatu, do ministra klimatu i środowiska, przepraszam, tak to się nazywa dokładnie, generalnemu dyrektorowi Lasów Państwowych, dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, nadleśniczym nadleśnic Hajnówka, Białowieża, Browsk, burmistrzom i wójtom gmin powiatu hajnowskiego. Szanowni Państwo, tą sprawą bardzo są zainteresowani, chcą nam pomóc przede wszystkim leśnicy i z tego trzeba naprawdę się cieszyć, tylko również mają uwiązane ręce w tym zakresie, aby faktycznie cokolwiek móc przekazać mieszkańcom. Ja wczoraj mówiłem, że nie sztuką przywieźć jest drewno opolowe z innego krańca naszego województwa, czy też z Polski, tylko cena tego drewna jest dużo, dużo większa. Wiem, że są rozwiązania, gdzie na specjalnych warunkach jest pozyskiwane drewno opalowe, czy też inne nośniki, tylko dla mieszkańców danego obszaru, który powinien być w ten sposób zrekompensowany różnymi sytuacjami. To, co się stało w Puszczy Białowieskiej, dla nas jest po prostu niezrozumiałe. Chronimy my jako i samorządy, i leśnicy naprawdę Puszczę Białowieską, natomiast nie pozwolimy, nie dopuścimy też do tego i będziemy to cały czas monitorować i stanowiska takie przyjmować, aby niemożliwością było pozyskiwanie drewna opalowego, ale również budulcowego, tylko dla naszych przedsiębiorców z powiatu hajnowskiego, bo tak dużo ich nie ma. Skoro są młodzi, którzy chcą naprawdę zainwestować w maszyny i niedużą produkcję robić, powinni też bez żadnych przetargów takie drewno kupować. Bo przyjeżdża wielki kontrahent, nie tylko z naszego województwa, ale również z całej Polski, wykupuje całe drewno, które było kiedyś dostępne, a nasi dostawali tak zwany owoc południowy. I to, co mówiłem, panie Bogdanie, że nie ma naboru do zespołu szkół zawodowych, jeżeli chodzi o klasę drzewną, to jest właśnie ten skutek, że nasi mieszkańcy, nasi przedsiębiorcy mieli niemożliwy albo bardzo ograniczony dostęp do drewna. Także bardzo proszę o przyjęcie stanowiska. Tak naprawdę na zarządzie rozmawialiśmy od dłuższego czasu, bo monity dochodzą. Przecież my to wszystko widzimy, tak samo i Państwo. I bardzo się cieszę, że wszyscy tutaj mówimy, przynajmniej w tej sprawie, jednym głosem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja tylko przypomnę, że będziemy głosowali projekt uchwały, ta wersja z dnia 23 czerwca.
I w tej wersji, którą Państwo, mam nadzieję, macie, jeszcze tylko ta zmiana w paragrafie drugim, ministrowi środowiska, ministrowi klimatu i środowiska. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo, pan radny Mateusz Gutowski. Panie przewodniczący, panie starosto, wysoka rado, krótko, no stanowisko jak najbardziej, najbardziej słuszne. Ja bym chciał też zwrócić uwagę, że Puszcza Białowieska jest światowym dziedzictwem przyrody UNESCO i często właśnie podnosi się argumenty, że w związku z tym nie można nic nie robić. To jest oczywista nieprawda. Światowy obiekt dziedzictwa UNESCO musi również pełnić funkcje społeczno-gospodarcze. Wręcz jest to obowiązek. Więc niewywiązywanie się z tego obowiązku to jest tak naprawdę poważny zarzut. Druga sprawa, no to wiem, że to było bardzo, bardzo dawno temu. Ja miałem wtedy lat 11, ale my się z porozumienia jako samorządy z 96 roku wywiązaliśmy. Nie wywiązuje się państwo polskie do dziś. Mamy ciągłość władzy i tam jest jasno zapisane, że drewno opałowe dla mieszkańców będzie. Te pismo zresztą ze strony rządowej wtedy podpisywał mieszkaniec naszego powiatu, pan Cimoszewicz. No ja obecnie nie widzę jakiejś jego działalności jako europosła na rzecz w tym zakresie. A trzecia sprawa już tak zupełnie na marginesie, w związku też, znaczy powiem tak, nie jest sztuką wszystkiego zakazać mieszkańcom, a niestety choćby po, nie będę tutaj ujawniał nazwisk, ale choćby po jednej rozmowie w sprawie tej ścieżki rowerowej, gdzie przedstawiłem argument, że słuchajcie, no ta wersja ścieżki nic nie da, bo ludzie i tak będą jeździć drogą wojewódzką, to usłyszałem, no ale to się postawi zakaz wjazdu na drogę wojewódzką. No nie, no tak, tak nie będziemy rozmawiać, to nie jest partnerska rozmowa i oczywiście Puszczę Białowieską trzeba chronić, ale nie może dochodzić do takich absurdów, że nie tylko mieszkańcy nie mają drewna opałowego, bo drewno do mojego domu rodzinnego jest ściągane z Gródka, to parę kilometrów jednak od Białowieży jest i kosztuje oczywiście wiele drożej, bo trzeba zapłacić za transport, ale dochodzi do tak absurdalnych sytuacji, że Nadleśnictwo Białowieża nie ma drewna na ognisko, żeby zrobić na ośrodku Jagiellońskim. No przecież to jest kpina jakaś. Więc tak bardziej refleksyjnie chciałem do tego podejść. Oczywiście stanowisko jak najbardziej słuszne. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym przystąpimy do przegłosowania uchwały w sprawie stanowiska. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie stanowiska? W sprawie możliwości pozyskania drewna. Bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Zagłosowało 16 radnych. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 12.6. Uchwała w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2022 roku. Jest pozytywna opinia Komisji Spraw Społecznych. Pozytywna opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Jest pani dyrektor? Czy są pytania do pani dyrektor? Nie, wszystko jest jasne. Bardzo przystąpimy do głosowania. Proszę o głosowania, przepraszam. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2020 roku? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Zagłosowało 16 radnych. Projekt uchwały został przyjęty. Przechodzimy do punktu 12.7. Uchwała w sprawie przekazania skargi według właściwości. Pozytywna opinia Komisji Spraw Społecznych, Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Ale poproszę przewodniczącego Komisji Skarg o krótkie przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, panie starosto, szanowni radni. Uchwałę, którą dzisiaj podejmiemy, wiąże się ze skargą, którą już rozpatrujemy od grudnia zeszłego roku, która wpłynęła bodajże 17 grudnia do Rady Powiatu. Dotyczy wypowiedzi pani
wicestarosty. W związku z tym, że nasza podjęta poprzednia uchwała, która mówiła o tym, że skargą nie będziemy się zajmowali, gdyż według stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pismo nie nosiło znamion skargi, natomiast zostało ono później zaskarżone do wojewody podlaskiego, który zwrócił nam tą skargę. Tak jak już była poprzednio mowa, tutaj pan przewodniczący mówił na ten temat, iż należy doprowadzić, podjąć czynności w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem. Komisja na posiedzeniu 14 czerwca 2022 roku zapoznała się z przedmiotową skargą, ponownie uznała za zasadne, zgodnie z artykułem 231 paragraf 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, skierowanie przedmiotowej skargi do rozpatrzenia przez starostę Hajnowskiego, który jest organem właściwy do jej rozpatrzenia. I taki jest projekt uchwały, który Komisja Skarg Wniosków proponuje do podjęcia na dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo. Czy są dodatkowe pytania? Nie widzę. W związku z tym przystąpimy do głosu. Są. Proszę bardzo, pan radny Krzysztof Petruk. Na dzisiejszej sesji pan starosta powiedział fajne zdanie, że nie wszyscy się na wszystkim znają. I troszeczkę tutaj akurat przy tej uchwale, że tak powiem, jesteśmy do tyłu czasowo, bo gdyby przy rozpatrywaniu, przy pierwszym tym rozpatrywaniu wskazano członkom komisji, że jednak powinien zafunkcjonować artykuł 231, dzisiaj byśmy pewnie o tej sprawie nie rozmawiali. Na naszej komisji budżetowej zgłosiliśmy taki wniosek jednak, żeby przy rozpatrywaniu wszystkich skarg prawnik po prostu był obecny, bo my nie jesteśmy prawnikami, nie znamy się na prawie, a wydaje mi się, że kodeks postępowania administracyjnego, czyli taka Biblia, że tak powiem, jeżeli chodzi o pracę organów administracji, no powinien być znany, że tak powiem, prawnikom lepiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze uwagi? Nie widzę, w związku z tym przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Za głosowało 16 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 12.9. Uchwała w sprawie skargi na bezczynność Zarządu Powiatu Hajnowskiego. Przepraszam, przeskoczyłem. Uchwała w sprawie przekazania skargi według właściwości. Pozytywna opinia Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego. I poproszę pana przewodniczącego też o krótkie przedstawienie projektu uchwały. Skarga dotyczy działalności Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Hajnówce. Tutaj już była mowa też na dzisiejszej sesji. Skarga dotyczy działalności Wydziału Starostwa w odniesieniu do prac scaleniowych na bodajże scaleń Eliaszuki i inne. I tutaj chodzi o to, iż skarżący domagają się wypłaty ekwiwalentu za przekazaną działkę w ramach prac scaleniowych. Natomiast osoba, która przejęła tą działkę od, można by tak powiedzieć, od darczyńców, nie wpłaciła do dnia dzisiejszego ekwiwalentu za tą działkę. W związku z powyższym nie ma możliwości przekazania tych pieniędzy dla osób skarżących. To jest taka mała dygresja. Natomiast Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zdecydowało się przekazać skargę w trybie artykułu 231 paragraf 1 KPA do starosty, gdyż jako organ jest właściwy do rozstrzygnięcia spraw dotyczących pracowników starosta. W związku z powyższym projekt uchwały, który komisja przedkłada radnym na dzisiejszej sesji, jest taki, aby sprawę przekazać do załatwienia według kompetencji do starostwa powiatowego, do starosty. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Proszę bardzo, pan radny Bogusław Łabęcki. Panowie przewodniczący, panie starosto, Wysoka Rado. Ja mam tylko wniosek taki, aby po zakończeniu procedury
rozstrzygającej wyżej wymienioną skargę. Pan starosta przedstawił Radzie Powiatu informację, jak ta skarga została sfinalizowana. Dobrze? Oczywiście. Na pewno uniewinnię pracowników. Jeszcze no nie, niezależnie, nie, tak? Przepraszam, jeszcze nie przesądzę. Jeszcze skargi nie przekazaliśmy. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W związku z tym przystąpimy do głosowania w sprawie przekazania skargi według właściwości. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? I kto jest przeciw? Nie widzę. Zagłosowało 16 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 12.9. Uchwała w sprawie skargi na bezczynność Zarządu Powiatu Hajnowskiego. Pozytywna opinia Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Bardzo proszę pana przewodniczącego Piotra Rybaka o przedstawienie projektu uchwały i uzasadnienia. Skarga dotycząca bezczynności Zarządu Powiatu Hajnowskiego wpłynęła do Starostwa Powiatowego 20 maja 2022 roku. Skarga dotyczyła bezczynności na rozstrzygnięcie nadzorcze wydane przez Wojewodę Podlaskiego w odniesieniu do wskazania pełniącą obowiązki dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce, które było wydane bodajże w maju 2022 roku, 5 maja. Oczywiście na takie rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego Starostwu Powiatowemu służy złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, z czego Zarząd Powiatu skorzystał, składając 3 czerwca 2022 roku taką skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wobec powyższego komisja na posiedzeniu 14 czerwca 2022 roku zaproponowała uznać skargę jako bezzasadną, gdyż Zarząd Powiatu Hajnowskiego poczynił swoje prawomocne, które posiada prawo do złożenia skargi. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w związku z powyższym proponuje podjąć uchwałę, która uznaje skargę za bezzasadną, mając na uwadze to, iż Zarząd Powiatu Hajnowskiego złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, czyli podjął czynności, do którego ma prawo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Proszę bardzo, pani radna Kośko. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Odnosząc się do stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, stwierdzam, że brak jest podstaw na stwierdzenie bezzasadności skargi na bezczynność Zarządu Powiatu Hajnowskiego. Skarga jest w trakcie procedowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku, zatem takie stwierdzenie jest co najmniej przedwczesne z uwagi na brak merytorycznego rozstrzygnięcia. Działanie Zarządu Powiatu polegające na dalszym procedowaniu zmierza jedynie do dalszego utrzymania błędnego rozstrzygnięcia w przedmiocie obsady stanowiska dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce. Pozostaję w przekonaniu, że WSA w Białymstoku potwierdzi stanowisko Wojewody Podlaskiego w Białymstoku w tejże kwestii. Ubolewam, że Komisję Skarg, Wniosków i Petycji uczyniono faktycznie jedynie ośrodkiem doradczym, a nie decyzyjnym. Dziękuję bardzo. Pan starosta chciał zabrać głos też. Bardzo proszę. Oczywiście to jest bardzo subiektywne wypowiedzi pani radnej Kośko. W danej sprawie toczy się dalsze postępowanie i nie ma podstaw do stwierdzenia bezczynności Zarządu Powiatu. Skąd pani już, pani Krystyno, pani wie, jakie będzie rozstrzygnięcie sądu? Jeżeli byśmy tak mogli na domysły pewne sprawy uzgadniać, to pewnie i sądy nie byłyby potrzebne. Bardzo proszę, pan przewodniczący Piotr Rybak.
Ja tylko króciutko chciałbym się odnieść do słów, które w tej momencie pani radna wypowiadała. Bardzo przykro jest słuchać takich słów oceniających pracę komisji, w których pani nie uczestniczy, pomimo tego, że pani otrzymała zawiadomienie o pracach komisji. W imieniu sądzę wszystkich członków komisji jest mi bardzo przykro, że ma pani takie zdanie, które niczym nie jest poparte. Proszę bardzo, pani radna Krystyna Kośko. Pana starosty. Pan już wydał opinię co do rozstrzygnięcia sprawy w USA, twierdząc, że decyzja będzie, postanowienie sąd wyda takie, w zależności jaki będzie skład komisji. To jest dopiero przykre. Słychać takich słów z ust włodarza. Dziękuję. Ad voce. Proszę bardzo, pan starosta. No te słowa, co wypowiedziała pani Krystyna w stosunku i do komisji, w tej chwili do mnie, to jest po prostu obraza i niezrozumienie w ogóle tematu. Ktoś pani pisze piękne teksty, natomiast pani nawet nie umie się do tego odnieść. Dziękuję bardzo. Pan radny Ostapczuk. Ja tylko dodam, procedowaliśmy to na komisji, na której była również i pani zagłosowała za tym rozstrzygnięciem. Więc teraz, tak jak zauważył pan starosta, ktoś pani tylko podpowiada, a głosowaliśmy, kto jest za taką, a nie inną decyzją w sprawie uchwały przygotowanej przez komisję. Proszę się obudzić. Teraz inną uchwałę głosujemy. Tej jeszcze nie głosowaliśmy. Na bezczynność. Gwoli wyjaśnienia, nie wiem, ja to rozumiem w ten sposób, że ta skarga odnosi się tylko i wyłącznie na bezczynność zarządu, a zarząd podjął czynności, czyli skarga według mnie, to moje zdanie prywatne jest w tej kwestii niezasadna, bo gdyby nie podjął żadnych czynności, no to tak, ale jeżeli podjął czynności, a ma do tego prawo i jest jakiś okres czasu na realizację tych czynności, no to dlaczego jest działa. Dobrze. Głosujemy. Proszę o przygotowanie. Kto z pani panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. A jeszcze nie ma. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Ktoś jeszcze nie oddał głosu? Tak, dobrze. Zagłosowało, przepraszam, 13 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu, 1 radna przeciw, uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Paragraf 13, wolne wnioski i punkt 13, wolne wnioski i oświadczenia. Bardzo proszę, pan radny Bogusław Łabęcki. Panowie przewodniczący, panie starosto, Wysoka Rado. Chyba była wypowiedź poza protokołem, więc nie będę się odnosił. Ale głosowaliśmy na komisji poszerzenie porządku obrad. Nie natomiast treść merytoryczną uchwały. Natomiast przechodząc do bieżącego punktu. Panie starosto, to nas nie ominie. Pojawiły się informacje, że w starostwie powiatowym oraz podległych jednostkach od 20 czerwca były problemy z funkcjonowaniem usług telekomunikacyjnych, w tym internetu. Chciałbym otrzymać informację, czy faktycznie tak było, czy jest to prawdziwa informacja. Jeżeli tak, to czym było to spowodowane, w jaki sposób tej sytuacji zaradzono, jeżeli ona oczywiście faktycznie istniała. Drugi punkt częściowo już się pojawił w dzisiejszej naszej dyskusji. Od wtorku jest przekazywana taka informacja dotycząca prowadzonych konsultacji w sprawie budowy ścieżki rowerowej na trasie Hajnówka Białowieża, czy Białowieża Hajnówka, może raczej trzeba by było mówić alfabetycznie, zachowując porządek.
pojawiają się pogłoski, że oto już jakieś zostały przesądzone decyzje dotyczące wyboru projektu. Ja pozwoliłem sobie dzisiaj odbyć spotkanie z członkami zarządu województwa podlaskiego, głównie w tej sprawie. I otóż no, pierwsza informacja, myślę, że istotna dla nas, jest taka, że jakakolwiek decyzja nie została jeszcze na razie podjęta ze względu na to, że konsultacje trwają i będą one prowadzone do końca. Są oczywiście różnego rodzaju zastrzeżenia, warianty. Lobby ekologiczne prowadzi tutaj swoje działania bardzo aktywnie. I no, musimy się liczyć z tym, że aktywność tego środowiska, formy przekonywania, zaplecze medialne, jest to dosyć istotny element w dyskusji, która tak naprawdę przede wszystkim dotyczy mieszkańców powiatu hajnowskiego. To, co przyszło mi do głowy już po tej rozmowie, w której przede wszystkim było istotne zapewnienie, że póki co nikt decyzji wiążących żadnych nie podejmuje, no bo konsultacje trwają. Najbliższe istotne dla nas spotkanie w tej sprawie ma się odbyć 13 lipca. I to jest przyczynkiem do takich, do rozmów, pomysłów, które chciałbym poddać Państwu, szczególnie zarządowi powiatu, pod rozwagę. Czy nie byłoby zasadne z wykorzystaniem mediów, którymi powiat dysponuje, tak? Czy stroną internetową, czy profilem na Facebooku, czy też za pomocą aplikacji przeprowadzania czy zbierania podpisów pod petycjami online, stworzyć właśnie takiej petycji, która z jednej strony funkcjonowałaby elektronicznie, z drugiej strony mogłaby być drukowana także przez mieszkańców, i zbierania podpisów ze stanowiskiem mieszkańców w sprawie budowy tego północnego wariantu ścieżki rowerowej. Znaczy, ja myślę, że my powinniśmy aktywizować przede wszystkim mieszkańców naszych, tak? Bo pozostali do nas. Ale tutaj właśnie petycja powinna jakby się opierać też na tej propozycji, która wcześniej była przedmiotem naszego stanowiska. Czyli tej ścieżki wzdłuż trasy drogi Hajnówka-Białowieża, tak? Żebyśmy mieli jasność. No i tutaj wydaje się, że ten termin 13 lipca jest taki, który musimy jakby uprzedzić, tak, z tą akcją. W pojedynkę myślę, że nikt takiego przedsięwzięcia nie zrealizuje, ale mówię, przy pomocy dostępnych tych mediów, czy też takiego właśnie zaplecza, jakim dysponuje powiat, możemy taką akcję przeprowadzić, żeby pokazać, że mieszkańcy faktycznie są zainteresowani budową ścieżki rowerowej. Te opinie są jasno sprecyzowane, konkretne czasami nawet nad wyraz. I myślę, że to w najbliższym czasie powinniśmy zrobić. Chciałbym też zarządowi poddać taki wniosek o skierowanie zapytania w sprawie stanowiska dotyczącego projektów proponowanych w konsultacjach, projektów tej ścieżki rowerowej na trasie Hajnówka-Białowieża. Zapytanie w sprawie tych stanowisk chciałbym, żeby przyjęły oba nadleśnictwa na tej trasie, czyli Nadleśnictwo Hajnówka i Białowieża. Oraz i tutaj w zależności, tak, bo mamy cały czas jakby taką sprzeczną informację, czy w tych konsultacjach reprezentuje stronę instytucjonalną Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, czy
regionalna. Tu, jak mówię, ja tego nie chcę na razie rozstrzygać, ale jeżeli by się udało ustalić, która z tych instytucji bierze udział w konsultacjach, no to chciałbym, żeby też określiła jasno na piśmie swoje stanowisko w tej sprawie. Myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o samorządy lokalne, gminę Hajnówka i gminę Białowieża, no nie ma chyba sensu występować z takim zapytaniem, określenie stanowiska, ale to też jakby zarządowi zostawiam to pod rozwagę. Tak, to co też dzisiaj jakby wynikło w trakcie spotkania w Urzędzie Marszałkowskim, to jest takie cztery jakby zastrzeżenia dotyczące zmian, znaczy projektów ścieżki na innej trasie niż ta wzdłuż drogi do Białowieży. Czy z Białowieży do Hajnówki, przepraszam, bo ja no, jako właśnie hajnowianin tak jakoś mam mnie. W każdym bądź razie, proszę Państwa, jest ten argument bardzo często podnoszony, że poprowadzenie ścieżki rowerowej dalej od właściwej drogi zagwarantuje nam bezkolizyjność w ruchu drogowym. No tylko, że ścieżki rowerowe budowane obecnie w obecnych standardach wzdłuż dróg publicznych też zapewniają taką bezkolizyjność. Nie przebiegają one 2 km, 3 km od drogi, tylko w bezpośrednim sąsiedztwie i też są drogami bezkolizyjnymi, więc wydaje się, że ten argument logicznie można tutaj wykluczyć. Następnie jeden z projektów mówi wprost o wykorzystaniu na ścieżkę rowerową pasa przeciwpożarowego biegnącego wzdłuż torów kolejowych. No to też jest rzecz chyba niedopuszczalna ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, no bo nie możemy likwidować tego zabezpieczenia przeciwpożarowego na koszt ścieżki rowerowej. Kolejny też taki argument, na który zwróciliśmy dzisiaj uwagę, to poprowadzenie ścieżki rowerowej no, tuż obok torowiska mogłoby w przyszłości utrudnić czy zablokować przywrócenie połączeń kolejowych na trasie Białowieża-Hajnówka. No i taki może mniej istotny argument dla niektórych, no ale wyprowadzenie tego ruchu rowerowego gdzieś tam w głąb puszczy też uniemożliwiłoby korzystanie turystom rowerowym, chociażby z tych atrakcji turystycznych, które już istnieją na trasie w pobliżu drogi, czyli tutaj mam głównie na myśli w tej chwili zwierzyniec i rezerwat pokazowy. Dlatego mówię, chciałbym zachęcić głównie zarząd do tego, żebyśmy w najbliższym czasie jeszcze przed 13 lipca tę sprawę jakby nadali jej taki publiczny charakter. Tyle o ścieżce rowerowej. Natomiast wczoraj miałem spotkanie z grupą rodziców dzieci niepełnosprawnych czy dysfunkcyjnych, którzy wracają do takiego pomysłu, który już wcześniej się pojawiał w dyskusji publicznej, mianowicie opracowania materiału czy jakiejś takiej prognozy raczej, która by nam mówiła, czy jest zasadne powołanie na terenie powiatu hajnowskiego szkoły średniej dedykowanej właśnie dzieciom niepełnosprawnym. Szkoły średniej, która pozwoli tym dzieciom w tym środowisku lokalnym odnaleźć dla siebie właśnie miejsce w szkole średniej. Tutaj głównie chodziło o kształcenie ogólne. My oczywiście mamy jakieś możliwości tego, żeby te dzieci uczyły się w szkołach publicznych, otwartych i to wydaje się
zasadne, ale rodzice też zgłaszają różnego rodzaju zastrzeżenia, pomysły. Może faktycznie trzeba by było przemyśleć to, jak w przyszłości takim problemom zaradzić i jak wyjść naprzeciwko temu środowisku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Mateusz Gutowski. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie starosto, Wysoka Rado. Znaczy, nie wiem, skąd się takie wieści pojawiły, że coś już jest przesądzone, bo jako, że tak powiem, osoba dość zainteresowana sprawą, to no, takie wieści do mnie nie doszły. Doszły do mnie takie wieści, że ktoś przedstawia inny wariant nie pojawiający się w konsultacjach. Co do stanowisk gmin z najbardziej zainteresowanych, czyli Białowieży, Hajnówki i Narewki, to nie ma co ich już o to prosić, bo oni już takie stanowiska podjęli. Jak i my zresztą, mniej więcej w tym samym czasie jak my, no nie będę ukrywał, że akurat być może też pan starosta rozmawiał z wójtami, ale ja też wójtów obdzwoniłem tych trzech gmin i poprosiłem, żeby takie stanowisko przyjęli. Co do prośby o stanowisko RDOŚ-u, procedura wygląda tak, że zgodę na budowę ścieżki wydaje wójt gminy Białowieża, ale po zasięgnięciu opinii RDOŚ-u. Trudno teraz prosić o opinię RDOŚ-u, skoro będzie wydawało opinię, ale jakby wytyczne RDOŚ-u co do przebiegu tej ścieżki są zawarte w uwagach podanych przy odrzuceniu pierwszej wersji ścieżki. I właśnie ścieżka autorstwa profesora Kowarczyka i profesor Jędrzejewskiej spełnia te zalecenia RDOŚ-u i GDOŚ-u. Stroną w konsultacjach był RDOŚ w komitecie sterującym. Ja się zgadzam z tym, że na pewno przed 13 lipca trzeba podjąć działania i myślę, że najbardziej zainteresowane samorządy czy z RDOŚ-iem, czy z Urzędem Marszałkowskim się spotkają przed tym 13 lipca. Ja tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pani radna Kośko. Ja bym chciała, panie przewodniczący, Wysoka Rado, złożyć. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja bym chciała złożyć trzy interpelacje. Proszę o określić koszt utrzymania radcy prawnego, który jest na etacie w starostwie powiatowym w Hajnówce oraz o podanie kosztów zewnętrznej obsługi prawnej w tym samym czasie od czerwca 2021 do czerwca 2022 roku. Zatrudnienie obsługi zewnętrznej w przypadku posiadania radcy prawnego na etacie może rodzić obawy co do podwójnego finansowania tych samych usług jednocześnie. Proszę też o uzasadnienie przydatności usług kancelarii zewnętrznej, takich jak wydawanie opinii sporządzanych na zlecenie zarządu powiatu hajnowskiego. Interpelacja druga. Kto prowadzi obsługę prawną SDŚ w Hajnówce? Jaki jest miesięczny koszt obsługi i jakie koszty były poniesione na obsługę do tej pory? Jeżeli obsługę prowadzi Kancelaria Rurewicz, to na jakiej podstawie kto opłaca koszty? Proszę również o przedłużenie kopii faktur. Trzecia interpelacja. Jakie dodatki specjalne z prowadzonych przez powiat projektów otrzymuje pani wicestarosta i sekretarz powiatu i w jakiej wysokości? Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Proszę bardzo, pan radny Ostapczuk. Panie przewodniczący, panie starosto, Wysoka Rada. Ja może nie pytanie, a bardziej informacje, bo mieszkańcy dopytują, więc ja również poprosiłem o taką interwencję pana starosty w celu dowiedzenia się, co się dzieje. Pamiętacie państwo, na początku kadencji sprzedaliśmy dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego działkę z bonifikatą 50%. Jakiś czas nic się nie działo, więc poprosiłem pana starostę, żeby wystosował pismo do nich i otrzymaliśmy odpowiedź, że inwestycja już jest rozpoczęta. Tutaj są wyszczególnione, jakie prace zostały już podjęte. Natomiast najważniejszą chyba informacją jest to, że inwestycja ta ma być zakończona do 2 maja 2023 roku. Ja myślę, że to
bardzo znacznie usprawni funkcjonowanie szpitala, jak również ułatwi życie pacjentom i skróci czas na oczekiwanie karetek. To tak, ja tyle informacyjnie dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos z radnych? Nikt? Proszę, a jeszcze pan Krzysztof Petruk, proszę. Nie wiem, bo ja oczekiwałem, czy pan starosta odpowie na tą informację dotyczącą z braku telekomunikacji w urzędzie. Znaczy, to chyba nie jest plotka, to jest po prostu stwierdzenie faktu, że taka chyba to miało miejsce, bo mieliśmy wtedy komisję i taką informację uzyskaliśmy. Ale oczywiście chciałbym się dowiedzieć, dlaczego tak się zadziało. Tutaj radny Łabęcki na początku naszego dzisiejszego posiedzenia powiedział o strategii rozwoju powiatu. I to troszeczkę nawiązuje do mojej wypowiedzi, którą teraz chciałem zaprezentować, bo faktycznie do roku 2020 był taki program rozwoju powiatu hajnowskiego. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak ten program został zrealizowany. Nie pamiętam, czy ktoś nam przedstawił wizję realizacji tego programu. Bo odnośnie strategii, to po przyjęciu dzisiejszej strategii dotyczącego tutaj LGD, to jeszcze przypomnę, że mamy dwie kolejne strategie, które tutaj u nas działają. Jedna to jest ponadlokalna strategia rozwoju gmin powiatu hajnowskiego i powiatu hajnowskiego na lata 2021-2030. Druga to strategia terytorialna partnerstwa południowo-wschodniego Podlasia, również na dłuższe lata. Ale zwróćcie uwagę, że my przyjmujemy tę strategię, a potem jakby jest takie zaniechanie, bo ja nie wiem, co się dzieje z tymi strategiami. Bo jak czasami czytam takie fajne opisy, to te opisy to ładnie to tak brzmią. Mogę Państwu zacytować jeden. Dotychczasowa współpraca zaowocowała propozycją celów strategicznych i operacyjnych oraz listą projektów kluczowych i uzupełniających, które te cele realizują. Zaproponowane projekty mają charakter partnerski, co oznacza, że odpowiadają na potrzeby zidentyfikowane w wielu gminach, a płynące z nich korzyści powinny stać się udziałem mieszkańców całego obszaru. Piękne zdanie, tylko dla mnie, że tak powiem, brakuje konkretów. Czyli brakuje tego, co zostało zrobione na przykład w czasie tego programu 2020, co zostało osiągnięte, co nie. I także dobrze by było, żeby co pewien czas funkcjonowania tych wszystkich strategii była jakaś informacja, że w czasie pierwszych dwóch lat zrobiono to, w czasie następnych planuje się tamto. My opowiadamy czasami o pewnych rzeczach, i nagle podejmiemy uchwały tak jak o tej ścieżce. No już stanowisko odnośnie ścieżki podjęliśmy. A jak widać, no cały czas jest problem. Ten problem chyba polega na tym, że jest bardzo wiele towarzystw, bardzo wiele instytucji ogólnie rzecz biorąc ekologicznych. Każda ma swoją wizję, każdy ma swoje spojrzenie na przebieg ścieżki. I teraz jest problem, kiedy pewnie dojdziemy do jakiegoś konsensusu. Obawiam się, że przy takich perturbacjach, jak tutaj usłyszałem, to pewnie ten konsensus będzie, nie wiem kiedy, osiągnięty. Mam nadzieję, że za mego życia. Dziękuję bardzo. Czy z radnych, ja wiem. Czy z radnych ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Proszę bardzo, pan radny Mikołaj Janowski. Panowie przewodniczący, panie starosto, szanowni radni, szanowni państwo. Odnośnie ścieżki rowerowej trwa dyskusja. Ja mam takie odczucie, że dyskutanci, którzy dyskutują, robią laskę, że wezmą te pieniądze. Bo dzisiaj dyskutujemy tak, jakby było te 50-60 milionów na te ścieżki. To leży, a my laskawie te pieniądze bierzemy. Tak jak szanowni państwo, wy radni podejmujecie decyzje budżetowe, tak samo podejmuje zarząd województwa i radni województwa decyzję w sprawie budżetu i odnośnie tej ścieżki, która będzie zapisana w budżecie. Zarząd województwa i zarząd dróg wojewódzkich przedstawił jasną, klarowną decyzję, propozycję
budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej. Nie ma innej alternatywy wybudowania tej ścieżki. Nie ma. Jeżeli ktoś dzisiaj mówi o jakimś planie południowym, zachodnim, czy wschodnim, czy innym jeszcze, to po prostu wprowadza wszystkich w błąd. Bo po pierwsze, żeby wybudować ścieżkę rowerową, to trzeba być właścicielem gruntu. Zarząd Dróg Wojewódzkich jest właścicielem gruntu przy drodze wojewódzkiej. Następne, żeby marszałek i Zarząd Dróg Wojewódzkich, składając wniosek do RPO, zaczął budowę na gruntach innych, leśnych czy innych, to jest dyscyplina finansowa, nie może wybudować. To lasy państwowe czy inny podmiot muszą w tym uczestniczyć. I Zarząd Dróg Wojewódzkich także nie może budować ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej, bo nie jest właścicielem tych gruntów. I dzisiaj ta przedłużająca się dyskusja, te takie stwarzanie pozorów w jedną, w drugą stronę idzie w kierunku, żeby tej ścieżki nie wybudować. Bo na tą ścieżkę czekają, na każdy kilometr czekają inni mieszkańcy naszego województwa. W Augustowie, w Suwalkach, w Sejnach, w Lomży, w Bagnach Biebrzańskich. Też są to tereny atrakcyjne. Także dyskutujmy, dyskutujmy i nic z tego nie będzie. I tutaj powinna być jasna, zdecydowane stanowisko. Nie wiem, czy decyzja samorządu o wydaniu decyzji negatywnej była słuszna, czy nie. Żebym ja był wójtem, podjąłbym taką decyzję, a nie inną. Bo to organ podejmuje decyzję. Najwyżej organizacje ekologiczne by zgłosiły sprawę do sądu. Doradczą kwestią wydaniu decyzji jest stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Dyrektora Ochrony Środowiska, radców prawnych. Szanowni Państwo, Wy jako radni, jako starosta, może być 10 opinii negatywnych radców prawnych, ale organ wydaje właściwą, zgodną swoim sumieniem decyzję. I tyle. Może wydać, jeżeli 10 radnych, radców prawnych mówi, że decyzja negatywna w sprawie ścieżki rowerowej, organ wydaje decyzję ostateczną, że jest za ścieżką rowerową, bo takie ma prawo. I tutaj potrzebna, Szanowni Państwo, szybka, bardzo zdecydowana decyzja, bo te pieniążki na razie, które przychylnie patrzy zarząd w tą stronę i radni patrzą, na razie się nie buntują, mogą szybko nam zabrane z tego podanego nam na talerzu. Leżą pieniądze. Nie chcemy, to nie trzeba. W innym miejscu się wybuduje ścieżkę rowerową. Także tyle mam do powiedzenia jako radny wojewódzki. Dziękuję bardzo i bardzo prosiłbym pana starostę o odpowiedzi na pytania, wnioski. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Pytanie odnośnie braku internetu było zadane 2 razy. Oczywiście, że miało miejsce taka sytuacja i w przeszłości również. Ja już przymierzam się, bo przekazałem swój wniosek o zmianę operatora sieci. Nie wiem, czy to poskutkuje pozytywnie, czy negatywnie, bo często i w domu są awarie, bo gdzieś tam nie dociera, prawda, z różnych przyczyn internet. Taka sytuacja była, natomiast to jest też trochę dezorganizacja pracy w urzędzie. Typowa awaria, ale została usunięta przez naszych pracowników. A już tak na marginesie, jako Związek Powiatu Województwa Podlaskiego zgłosiliśmy taki wniosek o modernizację we wszystkich starostwach województwa podlaskiego. Wspólny wniosek, modernizację właśnie sieci internetowej. Niestety on nie przeszedł w drugim rozdaniu Polskiego Ładu. Bardzo dobry, myślę, wniosek, ale w związku z tą sytuacją drogową, w szczególności w przygranicznych miejscowościach, myślę, że te środki pojawią się w przyszłości.
I teraz odnośnie ścieżki. To załatwi od razu kilku moich przedmówców. Troszkę historii. Szanowni Państwo, od 15 lat tak naprawdę walczymy o ścieżkę rowerową. I tak naprawdę za świętej pamięci dyrektora Sulimy udało się jakby rozpocząć po raz kolejny walkę o ścieżkę rowerową. Ustaliliśmy wszyscy razem, że ścieżka rowerowa będzie bardzo blisko drogi wojewódzkiej, wzdłuż drogi wojewódzkiej Białowieża-Hajnówka. Natomiast nie ma zgody, jeżeli chodzi o organy RDOŚ czy GDOŚ w tym zakresie. I my, to co przed chwilą przekazał informację kolega Mateusz, my te wszystkie niedociągnięcia, trudno powiedzieć o niedociągnięciach, sugestie RDOŚ-u poprawiliśmy i uznaliśmy dalej, że najlepszym rozwiązaniem to jest wzdłuż drogi wojewódzkiej, ale szlakiem turystycznym. Jest taki szlak turystyczny, który można zagospodarować od strony Białowieży, bo co najważniejsze, wyprowadzić ruch rowerowy z drogi wojewódzkiej. Wyprowadzimy tylko wtedy, jeżeli będzie alternatywa i to bardzo blisko ścieżka rowerowa wzdłuż drogi wojewódzkiej, a taki szlak to zabezpieczy, żeby dojechać do rezerwatu Żubra czy też do naszego miejsca budynku turystycznego między Hajnówką a Białowieżą. Dalszy przebieg można tutaj rozważać i my taką koncepcję przekazaliśmy. Druga koncepcja to była ten wariant południowy, gdzieś tam trochę przy torach, trochę trybami. Po konsultacjach wyszło i my za tym byliśmy, aby przebieg był zdecydowanie tym szlakiem północnym, blisko drogi wojewódzkiej. Nagle kilka dni temu przyjeżdżają fachowcy, którzy przekazują, że te dwa warianty są w ogóle nie do niczego, przedstawiają trzeci wariant. To, co powiedział pan Mikołaj Janowski, to, co powiedzieli moi przedmówcy. Wszystko się robi, żeby ta ścieżka nigdy nie powstała. Jeżeli my teraz zrezygnujemy z tego wariantu północnego, blisko drogi wojewódzkiej, to oczywiście przegramy batalię. Dlatego też wczoraj na spotkaniu Leśnego Kompleksu Promocyjnego w tym zespole doradczym była pani dyrektor Dyrekcji Regionalnej Ochrony Środowiska, pani dyrektor Bezubik. I umówiliśmy się na spotkanie. Nie wiem, być może nawet jutro, nie, za tydzień, tak? Bardzo dobrze. Będzie spotkanie bardzo robocze, aby wskazać z panią profesor Jędrzejewską, która bardzo popiera budowę ścieżki i za takim rozwiązaniem jest, aby RDOŚ faktycznie, tu ja się panie Mikołaj nie zgodzę, niech RDOŚ wskaże, czy przebieg, który my wskażemy, będzie zagrażał jakiemuś tam bezpieczeństwu. Jeżeli nie, to znaczy ekologicznemu bezpieczeństwu, o tym mówię. I najważniejsza sprawa w tym wszystkim, aby lasy albo aby pan marszałek, zarząd dróg wojewódzkich, my samorządy, wszyscy się spotkali i ustalili, że na przykład po terenach leśnych, tym pasem szlaku turystycznego również można będzie poprowadzić ścieżkę. Krótki odcinek. I tu widzę od strony Białowieży do Bud jest taka do Zwierzyńca i później do naszego ośrodka taką ścieżkę wybudować. Będzie spotkanie i za takim wariantem my się opowiadamy. Bo oczywiście szukają innych rozwiązań, ale tylko po to, aby ta ścieżka w ogóle nie powstała i zrobić taki zamęt znowu, tak jak o drewno, które niby wycinane, a leży i nie możemy pozyskać i tak z tą ścieżką, że będziemy prowadzić przez jakieś tam dęby. Rozumiem, że przy samej drodze wojewódzkiej być może za dużo drzew trzeba było wyciąć. Natomiast skoro są szlaki turystyczne, tymi szlakami można poprowadzić. I ja też się zobowiązałem tutaj i kolega Mateusz, i wójtowie, i nadleśniczowie, że tą sprawą się zajmiemy bardzo szybko, żeby faktycznie 13 lipca przyjść z naszymi propozycjami jeszcze raz i oczywiście nie poprzeć tego, co ktoś tam narzuca z góry, jak mamy żyć, jak mamy jeździć i którędy jeździć. Opracowanie programu powołania szkoły dla młodzieży niepełnosprawnej.
Taka szkoła w zasadzie u nas jest. Specjalny ośrodek szkolny wychowawczy, w którym uczą się i dzieci, i przedszkolaki, i również... Dobrze mówię, szkoła średnia? Pani... Nie ma. Dobra. No ale to temat do porozmawiania, dyskusji. Pan Mateusz tu zabierał głos. Pani Krystyna składała interpelację. W tej chwili trwa budowa. Czego to była budowa? Budowa przejezdni na terenie. Tak, tak. Ja zresztą byłem tam na miejscu przy naszym szpitalu. Trwają prace i tak jak tutaj przekazał pan radny Roman Ostapczuk, ta budowa ma się zakończyć, inwestycja w przyszłym roku. Pan Krzysztof Petruk, awarii to już powiedziałem, to się zdarza oczywiście, natomiast myślę, że musimy się też przyjrzeć naszym urządzeniom, bo może trochę i za dużo jest tych wszystkich kabelków, które idą przez te różne sale, a za słaby jest po prostu sam odbiornik. Muszą fachowcy tym się zająć, ale ta awaria została usunięta dość szybko. I teraz pan Krzysztof Petruk, strategię. Panie Krzysztofie, żeby nie strategie nasze, ani szpital by żadnego projektu nie zrealizował, ani nasze jednostki, ani starostwo, każdy projekt, który realizujemy, musi być poparty zapisem strategii. I bardzo dobrze, że są one czasami bardzo ogólne i tak naprawdę jak ktoś czyta, to co one dają? Ale tam do danej strategii możemy się dopisać, bo nagle jest oto ogłoszenie konkursu w ramach programu tego i tego. Nie mamy w strategii, wypadamy od razu. W tej chwili, tak jak było powiedziane, robimy strategię ponad lokalną dla powiatu hajnowskiego. My jako powiat hajnowski, o czym mówiłem, jako starostwo, nie mogliśmy być liderem, jest liderem miasto Hajnówka i chcemy tylko dla powiatu hajnowskiego taką strategię mieć, tylko dla siebie, żeby też skorzystać z różnych środków, które będą mogły być aplikowane do różnych konkursów. Natomiast również jesteśmy w strategii południowego Podlasia, tylko dlatego, że są zamierzenia w nowej perspektywie, że będą środki tylko dedykowane, niektóre wyodrębnione, tylko dla partnerstw. I takie partnerstwo właśnie zawiązaliśmy z powiatem białostockim, siemiatyckim i dwoma gminami z powiatu białostockiego, Grudkiem i Michalowo. I na dzień dobry mamy już do realizacji projekt dla dużego obszaru, na około 20 milionów, gdzie pan marszałek dedykuje dla każdego partnerstwa. Teraz musimy wybrać dobry, szybki, bezkonkursowy projekt i uważam, że trzeba iść albo w ścieżki, albo coś związane z odbiorem odpadów, czy też to, co dotyczyłoby w zasadzie mieszkańców całego regionu, które należy do tych partnerstw. Kto nie ma strategii, wypada z gry. Będąc zastępcą burmistrza miasta Hajnówka, robiliśmy również strategię rewitalizacji Hajnówka. Były różne głosy, po co znowu jakiś dokument. I żebyśmy nie zrobili wtedy tej strategii rewitalizacji, dzisiaj mielibyśmy stadion tak, jak on wyglądał jeszcze 5 czy 6 lat temu. A mamy po rewitalizacji wspaniały obiekt. Ja też jestem przeciwny jakby robieniu różnych dokumentów, strategii, projektów, które czasami leżą na półkach, ale one są też potrzebne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan po kolei, pan radny Mateusz Gutowski, potem pan Krzysztof Petruk i pan Michalak. Już obiecuję, że krótko, panie przewodniczący, tylko jeszcze uzupełniając to, co pan starosta powiedział, żebyśmy wszyscy mieli jasność, to nie jest tak, że
ta wersja północna pojawiła się, bo ktoś tak wymyślił. Po prostu RDOŚ i GDOŚ wydali takie zalecenia. I brzydkie słowo, wykorzystaliśmy do tego profesora Kowalczyka i profesor Jędrzejewską, żeby zrobili tą wersję ścieżki zgodnie z zaleceniami RDOŚ-u i GDOŚ-u. Oczywiście później w trakcie konsultacji pojawiły się dyskusje co do rozwiązań technicznych, ale to z kolei specjalistka przywieziona przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, pani doktor z SGGW, zaproponowała takie rozwiązania, więc jakby tutaj nie ma w ogóle pola do konfliktu. To po pierwsze. Po drugie, oczywiście, że Zarząd Dróg Wojewódzkich nie sfinansuje ścieżki po trybie leśnej. Sfinansuje drugą część od Zwierzyńca do Hajnówki. Ale nie jest powiedziane, że na przykład Departament Inwestycji z Urzędu Marszałkowskiego nie może tego sfinansować, bo może, zgodnie z prawem. To się będę musiał urzędy między sobą porozumieć. Na razie zróbmy w ogóle, żeby była zgoda na tą ścieżkę. Po trzecie tutaj też słusznie uwagę radny Łabęcki zwrócił, choćby na tą wersję przy trasie kolejowej, bo nawet załóżmy teoretycznie, że ta ścieżka przy tym nasypie kolejowym czy tam gdzieś niedaleko powstaje, a za 2-3 lata PKP przejmuje tory od starostwa i mówi, my wam puścimy pociąg. Gwarantuję państwu, że za chwilę by się pojawiły protesty, że po co tam puszczać pociąg, skoro tam idzie ścieżka rowerowa i na pewno to będzie przeszkadzać rowerzystom. Więc to jakby no... Znaczy ta wersja północna nie wzięła się znikąd po prostu. To bym chciał i będę to cały czas podkreślał, że to się wzięło z wytycznych RDOŚ-u, czyli instytucji, która jakby tą pierwszą wersję przy drodze wojewódzkiej bezpośrednio odrzuciła. Dziękuję bardzo. W tym kontekście od razu. Szanowni Państwo, Pan starosta. O tym przebiegu południowym ścieżki rowerowej ja już mówiłem, że to jest niemożliwe i trzeba dać raz na zawsze spokój z tym rozwiązaniem. I nie wracać do tego tematu już. Dziękuję. Pan Krzysztof Petruk. Panie starosto, dziękuję o wykład na temat strategii, ale moje pytanie nie dotyczyło, czy one są potrzebne, czy nie, tylko dotyczyło tego, że od czasu do czasu dobrze by było, gdybyśmy dostawali informacje, co w ramach danej strategii zostało przygotowane lub opracowane. Co do projektów, to zgadzam się z panem całkowicie, że dobrze mieć wiele projektów już przygotowanych, na przykład dotyczących dróg, jeżeli się pojawia jakakolwiek możliwość, my do tego przystępujemy. Brakuje mi tylko takich od czasu do czasu informacji, bo podejmujemy pewne uchwały, podejmujemy jakieś zobowiązania i potem jest cisza. Po prostu więcej informacji. Tak jak tutaj zwrócę się teraz do pana z takim prostym pytaniem. Powiedział pan, że zjawiło się dwóch tam specjalistów. A mogę wiedzieć konkretnie? Nie znam nazwisk. A firma? Nie znam firmy. Dobrze, dziękuję. Natomiast panie Krzysztofie, jeszcze raz. Dzisiaj był przedstawiany trzeci raport o stanie powiatu hajnowskiego. W tym raporcie były wszystkie inwestycje wyszczególnione. W poprzednim również. W 2019 roku też. I to wszystko są powiązane ze strategią. Żaden projekt, który tutaj został zrealizowany, nie przeszedł bez strategii. Żeby nie było wpisu, po prostu nie mielibyśmy szans przystąpienia w ogóle do wystartowania w konkursie, a co mówicie o realizacji. Bardzo proszę. Chodzi o bardzo prostą rzecz. Przekazanie informacji na przykład, że coś się zadziało na jakiejś sesji kolejnej, to nie znaczy, że musimy czekać aż do opublikowania raportu. To jest tylko krótka informacja. Coś się zadziało lub się nie zadziało. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Michalak. Bardzo proszę. Ja mam pytanie do pana starosty. Panie starosto, teraz zrobiło się modne, że będzie budowane 1000 hal sportowych. Czy pan rozmawiał może już z panem burmistrzem, pan jako zakochany w sporcie, bo Hajnówce to tego obiektu brakuje, a jest 1000 zbudowanych w kraju. Może warto się dopisać do tego projektu. Dziękuję. Dzisiaj na zarządzie. Panie Leszku, jestem za budową, natomiast tyle mam problemów, tyle spraw związanych z funkcjonowaniem starostwa i powiatu hajnowskiego, że zostawię to innym samorządom, ale na pewno jest potrzebna. Ale naprawdę tyle mamy innych bardzo ważnych spraw,
bezpośrednio związanych z różnym wiekiem społeczeństwa naszego, od małych dzieci poprzez młodzież, starszych i już tych najstarszych, prawda, osób, że myślę, powinniśmy środki, każde środki, które mamy, wykorzystywać maksymalnie jak najlepiej. Ale jeżeli taki program jest, bo ja tak naprawdę po raz pierwszy usłyszałem, że tak jak tysiąclatki kiedyś, tak? Ach, jeżeli duże dofinansowanie, to jeżeli dofinansowanie 99%, wchodzimy jako powiat. Tam chyba chodziło, że gdzieś na spotkanie z którymś z politykiem nie zmieścili się wszyscy, dlatego tysiąc... Proszę bardzo, pan radny Łabęcki. Ja już może tylko tak na podsumowanie tej dyskusji dotyczącej konsultacji w sprawie ścieżki rowerowej, żeby te konsultacje tak naprawdę miały jakieś zaplecze formalne, no to udział niektórych instytucji jest obowiązkowy. Dlatego szczególnie zależy mi na tym, żeby pomimo wszystko, pomimo dotychczasowego udziału RDOŚ-u czy GDOŚ-u, bo to wcale nie jest takie jednoznaczne, żeby ich opinia zafunkcjonowała na piśmie, żebyśmy my jako samorząd powiatowy taką opinię wyrażoną przez nich w tej sprawie konkretnej mieli. Żeby też nie było różnych niedomówień z interpretacją czy nadinterpretacją tego, co wcześniej w swoich wnioskach takich czy innych te instytucje zgłaszały. Dziękuję. Pan starosta, bardzo proszę. Panie Bogdanie, te konsultacje, które były przeprowadzone, naprawdę były przeprowadzone profesjonalnie, były dostępne dla każdego mieszkańca, dla każdej instytucji i my z tego skorzystaliśmy. Również zapraszaliśmy wszystkich radnych powiatu hajnowskiego na takie spotkania, konsultacje. One odbyły się i w Hadeku, i w Białowieży, i w Enklawie. Uczestniczyli najczęściej ci sami, te same osoby, jeżeli chodzi tutaj akurat o zarząd powiatu hajnowskiego. Pan radny Ostapczyk. Już kończę. Dziękuję. Szanowni Państwo. Za mało się mówi na przykład o tym, że jakakolwiek ingerencja, powiedzmy, ścieżką rowerową przy torach skutkowałaby wielokrotną karą wartości tych torów przekazanych dla nas do powiatu. Rozmawiamy o czymś, co nie ma prawa zaistnieć. Trzeba podkreślać, że zapłacilibyśmy wielokrotność, czyli wielomilionowe kary za to, że coś takiego by w tym obrębie powstało. Więc nie ma naprawdę o czym rozmawiać. Trzeba to podkreślać, żeby ludzie wiedzieli, że to jest tylko tak, jak podkreślał pan dyrektor, starosta i chyba wszyscy rozmówcy, zależy na tym, którzy chcą, żeby to nie powstało. I tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Lech Michalak. Ja mam też pytanie jeszcze do pana starosty. Żeśmy weszli w te tory. Jeśli dobrze pamiętam, po tych torach już powinno coś jeździć. Nie byłoby wtedy kłopotu, czy ta ścieżka ma iść przy torach, czy nie, bo po tych torach już powinno być komunikacja. Także chciałbym się dowiedzieć, panie starosto, co dalej z tym. Panie Leszku, tak trochę przewrotnie. Co zrobiliście 4 lata temu? Natomiast my podjęliśmy zdecydowane działania. Są pisma w Ministerstwie Infrastruktury Kolejowej. Bardzo przychylny jest pan marszałek Kosicki, który również widzi potrzebę zmodernizowania i ewentualnie zakupu nawet i taboru. Natomiast muszą decyzje zapaść w Warszawie. Jeżeli to wszystko... Byliśmy w zasadzie dogadani. No nowa perspektywa, w nowej perspektywie też prawdopodobnie pieniądze, jeżeli chodzi na kolej, będą, bo mamy nawet tam odpowiedni zapis. Jeżeli natomiast my jako powiat tego nie udźwigniemy i nawet nie będę się starał, żeby jakiekolwiek pieniądze pozyskać na uruchomienie, modernizację, a później utrzymanie, bo przepadniemy my wszyscy razem. Nie do tego na pewno powiat służy. Wtedy
była decyzja, ja nie byłem wtedy akurat w Radzie, ale była chyba słuszna, bo te tory pewnie do tej pory by rozebrano. Jest szansa, że uda się zrewitalizować i mam nadzieję, że na początku, panie Leszku, następnej kadencji pojedziemy. Dzień. Pan radny Ostapczuk jeszcze tak? Nie, już nie. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym, że wyczerpaliśmy porządek obrad, dziękuję za aktywny udział w sesji. Zamykam obrady 27. sesji Rady Powiatu Hajnowskiego. Dziękuję bardzo.